Proszę Państwa, pozwolę sobie zacząć od tego, co widzę. Jesteśmy prawie wszyscy. A jeszcze nie ma prezydenta Zająca, ale myślę, że na jesteście. Proszę Państwa, przede wszystkim pragnę Państwa powitać. Niektóre poprosiłbym, bo po raz pierwszy kiedy spotykamy z panem redaktorem, to może, żeby Janusz nie musiał tutaj przekazywać, bo jeszcze się powitać raz, nie? Bardzo dobrze, gdyby pan przedstawił się, bo z tego, co pan mi powiedział, no, to jest nowy portal, powstaje taki, będzie relacjonował wszystkie ważne wydarzenia w powiecie, a że to nową dla nas, dlatego bardzo bym pana prosił, gdyby pan dwa zdania powiedział na temat właśnie państwa działalności. To tak będzie dużo milej na przyszłość, łatwiej nam się spotykać i bardzo proszę. Nazywam się Maciej Zielonko i reprezentuję taki nowy portal, który ruszył za kilka dni, który się nazywa karolzielony.pl. Mam tutaj wizytówki z adresem, które mogę Państwu pozostawić. Portal będzie, jakby to powiedzieć, informacjami, które Państwo będziecie mogli tam znaleźć, które dotyczyły całego naszego powiatu, poszczególnych gmin. Mam tutaj nadzieję, że współpraca tak zarówno z gminami, jak i z powiatem, w o starostwie się dobrze ułoży. Będziemy mogli przekazać jak najwięcej informacji, jak najszerszej widowni, że się tak wyrażę. Duży nacisk na tym portalu będzie położony na przekaz wideo, także wszelkiego rodzaju relacje z różnego rodzaju, nie tylko takich zdarzeń jak sesja, ale również i wydarzenia sportowe, kulturalne, no wszystko to się dzieje w powiecie. Także serdecznie zapraszam, Karol Zielony PL. Dziękuję bardzo panu. Także już wiemy i bez stresu jakby dalej możemy procedować. Wobec tego pozwolę sobie otworzyć 53. zwyczajną sesję Rady Gminy w Opatowie. Sesja jest prawomocna. Na ten moment nieobecnych jest dwóch radnych. I oni są usprawiedliwieni. I być może, że uda się nawet jeszcze dotrzeć, ale to zobaczymy. Witam serdecznie wszystkich. Witam przede wszystkim Państwa po raz pierwszy pana redaktora. Witam również panie zamiennicy restrukturyzacji i modernizacji Nowica Biura Pomorskiego, które w krótkich słowach też przedstawią nam dzisiaj informacje na temat roku 2014-2020, to taki zamysł, żebyśmy wiedzieli, co nas czeka. Natomiast na pewno nie zajmie nam to dużo czasu, także na początku byśmy ujęli głosu panią. Myślę, że 10-15 minut góra, to tak, żebyśmy wiedzieli, a potem ewentualnie korzystali z dalszych informacji, z dalszych ewentualnych szkoleń. Witam serdecznie panie Sołtys. Panu Asie, panie radne, panu sołtysu, przede wszystkim starostę Telenakie Górę, pana wójta, sekretarza skarbnika, myślę, że nikogo nie pominąłem. O jeszcze witam redaktora Gazety Pogórskiej, pana Wysiaka, witam serdecznie. I wobec tego pozwolę sobie przedstawić dzisiejszy program, dzisiejszy porządek dziewięć sesji. Punkt pierwszy, otwarcie sesji stwierdzenia prawomocności, punkt drugi, ustalenie protokołu, kolejny przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, kolejne informacja gminy o bieżącej działalności między sesjami, kolejne sprawozdanie z realizacji gminnego programu kontynuacji i rozwiązywania programu szkolowych i roboty na 2013. Kolejne sprawozdanie z realizacji gminnego programu działania na rozwiązanie 2013. Kolejny punkt. Interpelacji Radnej Radnej i Sołtysów, kolejne podjęcie uchwał w sprawie. I tak, pierwsza uchwała w sprawie zmiany w budżecie na 2014, kolejna w sprawie uchwalenia pozy finansowej Komisji Południowej Gminy Opatów, kolejna w sprawie uchwalenia uchwały nr 191 przez
51 przedmiotowych 14 dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatów 2014 roku. Kolejna sprawa. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatów 2014 roku. Kolejna sprawa. Przystąpienia gminy Opatów do realizacji projektu konkursowego pod tytułem Szkoły Przyszłości gminy Opatów w ramach POKL. Kolejny, przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Wańczyk w gminie Opatów. Kolejny, wyrażenie zgody na sprawę zgody w przetargu nieruchomości w rozumieniu Złochowica, wspomagającej własność gminy Opatów. I pogląd uchwał. Punkt odpowiedzi na interpelacje zapytania radnych i sołtysów. Punkt 10. Sprawy bieżące. W tym sprawa rozpatrzenia wniosku o wykup części nieruchomości przy biegu Zdzieszanowej Młodowej Walniczowie. Punkt 11. Zakończenie 53. zwyczajnej sesji Rady Gminy Opatów. Kto jest za przyjęciem przedstawionego w sprawie porządku? Kto jest za? Ja mam może uwagę. Bardzo proszę. Ja bym prosił Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, żeby może zdjąć ten punkt o tej sprzedaży góry, bo to mało mam wiadomości na ten temat. A mieszkańcy są zainteresowani. Dlatego, żeby to upóźniała komisja, więcej, żeby było dane na ten temat i kolejny sposób. Okej. Kto jest za przyjęciem wniosku Rady Gminy i usunięcie z porządku uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż do zeszytarnej nieruchomości położonej w Szołowicach, zgodnie z własnej gminy. Kto jest za usunięciem tego punktu? Dziękuję bardzo. To jest wobec tego, kto jest za przyjęciem porządku sesji przedstawionego przeze mnie. Oczywiście z pominięciem tego punktu, który przed chwilą żeśmy usunęli. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Wobec tego porządek sesji został przyjęty. Przechodzimy do realizacji porządku. Punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Protokół był dołączony do postanowień. Czy jakieś uwagi do protokołu? Ktoś z Państwa radny? Wobec tego, kto jest za przyjęciem protokołu bez pytania na sesji, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. I tutaj kolejny punkt, informacja Pana Wójta o bieżącej działalności między sesjami. Może w tym punkcie, Panie Wójcie, gdyby Panie przedstawiły pokrótce właśnie informacje na temat grobu. Bardzo proszę. I powiem kilka słów na temat nowych programów, które będą realizowane czyli to jest na lata 2014-2020. Mamy jeszcze trochę ulotek, co możemy Państwu rozdać. I tak, głównym celem roku 2014-2020 będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa względem celów środowiskowych. Będzie on realizowany poprzez, mamy trzy takie główne priorytety. Poprawę konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. I sześć takich głównych priorytetów mamy. Pierwszy, ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. Drugie, poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększanie rentowności gospodarstw rolnych. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Czwarte, odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. Piąty, wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmiany klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym. Oraz szósty, zwiększanie włączenia społecznego, ograniczenie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. I pierwszym takim działaniem są inwestycje w środki trwałe. Jest to pomoc na inwestycje w gospodarstwach rolnych i te programy w PROWIE 713, a to modernizacja gospodarstw rolnych. Rodzaj wsparcia to jest refundacja części kosztów kwalifikowanych operacji. Cel.
zwiększanie rentowności, konkurencyjności gospodarstw na obszarach, rozwój produkcji prosią, rozwój produkcji kartowego, rozwój produkcji bydła mięsnego, operacje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej do produktu. Beneficjentem będzie rolnik, który prowadzi działalność rolniczą w celach zarobkowych lub grupa takich rolników co najmniej dwóch. W przypadku rolnika będącego jednostką organizacyjną i posiadającą osobowości prawnej o pomoc może ubiegać się jedynie spółka. Pomoc może się ubiegać rolnik, który posiada gospodarstwo rolne, użytków rolnych co najmniej 1 hektar. Służą do prowadzenia produkcji na zakresie dział specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisach ubezpieczenia społecznych rolników i kieruje samodzielnie tym gospodarstwem. Warunki. Inwestycja jest uzasadniona ekonomicznie, przy czym nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Wzrost wartości dodanej brutto, poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawa efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie, zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa w gospodarstwie. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa uprawnionego do otrzymania pomocy stanowi co najmniej 6 tysięcy euro i nie jest większa niż 250 tysięcy euro. Wyjątek tutaj stanowią rozwój produkcji mleka krowiego, czyli posiada stado co najmniej 25 krów albo zwiększy to stado minimum od 15 do 25 krów. Przy czym cała wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 250 tysięcy euro. Cała powierzchnia gospodarstwa nie może przekroczyć 300 hektarów. W przypadku drobiu, produkcji ekologicznej, gdy jest wyłączenie lub zmiany sposobu chowu na ekologiczny. Operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych. I tutaj jest coś takiego, że osoby rolnicy, którzy korzystali z dofinansowań z PROW 2013, nie będą mogli skorzystać. Koszty kwalifikowane, czyli koszty budowy lub modernizacji budynków, zakup nowych maszyn. Teraz jest tak, że wszystkie nowe maszyny, w ubiegłych programach było to, że można było używane maszyny, sprzęt zakupić. I koszty zakupu budowy elementów infrastruktury technicznej. My możemy zakładać też sady i plantacje krzewów owocowych, które będą efektywnie owocować dłużej niż przez 5 lat. Może być zakup sprzętu komputerowego oprogramowań. Zasady, jakie są zasady? Przewiduje się preferencje dotyczące budowy lub modernizacji budynków inwentaryzacyjnych lub magazynów paszowych. Cele przeprojektu: poprawę efektywności korzystania z zasobów wodnych w gospodarstwie, poprawę efektywności wykorzystania energii w gospodarstwie, zwiększanie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwie oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych i amoniaku z rolnictwa. Pomoc jest udzielana w formie refundacji do 60% kosztów kwalifikowanych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy udzielanej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo na realizację tego projektu, bo rama 2014-2020 nie może przekroczyć 900 tysięcy w przypadku operacji realizowanej w ramach celu rozwoju produkcji proszy. Natomiast 500 tysięcy w przypadku pozostałych celów nie może przekroczyć 200 tysięcy. Jeszcze mamy program na wspieranie inwestycji, odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. Beneficjentami będą rolnicy, warunki, czyli tak, realizacja inwestycji. Wnioskodawca posiada gospodarstwo rolne, co najmniej 1 hektar. I jest ubezpieczony. W gospodarstwie jest prowadzona zarobkowa działalność rolnicza w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W gospodarstwie w wyniku klęski żywiołowej lub działań podjętych zgodnie z dyrektywą w celu zwalczania lub powstrzymywania choroby roślin lub inwazji szkodników uległo zniszczeniu co najmniej 30%.
koszty, jakie mogą być kwalifikowane, czyli koszt odbudowy, koszt zakupu nowych maszyn, sprzętu, odtwarzania zniszczonych lub uszkodzonych sadów plantacji i koszty zakupu zwierząt gospodarczych. I przewiduje się preferencje przyznawania pomocy w przypadku szkód powstałych w budynkach i budowlach wykorzystywanych do prowadzenia tej działalności rolniczej, maszyn i wyposażeniu gospodarstwa oraz sadach i plantacji krzewów, które owocują efektywnie co najmniej dłużej niż 5 lat. Pomoc udzielana jest w formie refundacji 80% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy na jedno gospodarstwo rolne, czyli nie może przekroczyć 300 tysięcy złotych. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 200 tysięcy. I mamy teraz tak. Następnym programem jest pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich. Czyli pomoc może być przyznawana, jeśli wnioskodawca jest beneficjentem poddziałania płatności dla rolników przekazy, który przekazuje małe gospodarstwa i spełnia warunki. Wnioskodawca jest ubezpieczony, posiada gospodarstwo, na którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tysięcy euro. Za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność od funduszu rolnych wchodzących w skład tego gospodarstwa. Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca, położone jest w danej miejscowości i musi ten wnioskodawca przedłożyć biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej. Zasady. Realizowanie przez osoby będące beneficjentami płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa na terenie powiatu o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie, zakładające utworzenie miejsc pracy w przemyśle średniorocznym. Premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, na przykład na budowę, modernizację obiektów budowlanych, zakup, w tym również instalację nowych maszyn, urządzeń, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Kwoty i wielkość wsparcia, czyli pomocy w formie premii wynoszącej maksymalnie 100 tysięcy złotych, wypłacanej dwukrotnie, 60, druga 20%. Wypłacana część drugiej raty wypłacana jest uzależniona od realizacji biznesplanu. Następnym działaniem jest pomoc na rozpoczęcie działalności rolniczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Czyli w ubiegłych latach u nas było coś takiego jak Mistrzostwo Towarówka. Czyli osobą będzie producent rolny, osoba fizyczna, która jest ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Premia to jest na małe gospodarstwa. Warunki kwalifikowalności. Pomoc może być przyznawana wnioskodawcy, który prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiada gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 6 tysięcy euro oraz przedłoży biznesplan dotyczący restrukturyzacji gospodarstwa. Pomocy nie możemy udzielać osobom, które korzystały z PROW 2007-2013. I to też będzie ta premia powinna być wydatkowana na budowę lub modernizację budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń, zakładanie sadów, które efektywnie owocują co najmniej przez 5 lat, zakup gruntów, zakup zwierząt hodowlanych. I premia ta powinna być wydatkowana na restrukturyzację gospodarstwa. Pomoc to jest wypłacana w pierwszej racie 80%, druga 20%. Oczywiście druga jest uzależniona od realizacji pierwszej premii i biznesplanu. Mamy rozwój przedsiębiorstw usług rolniczych. Czyli tak, rozwój przedsiębiorczości, rozwój usług rolniczych. Czyli też beneficjentem będzie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, który będzie prowadzić działalność rolniczą w zakresie usług rolniczych jako mikro lub małe przedsiębiorstwo przez co najmniej 2 lata przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. I warunki, jakie kwalifikowalności. Pomoc może być przyznawana.
wnioskodawca, którzy prowadzi działalność rolniczą w zakresie usług rolniczych co najmniej 2 lata, przedłoży biznesplan i deklaruje obowiązek dokumentowania świadczenia usług rolniczych. Pomoc nie może być udzielana osobom, które brały udział w programie modernizacji gospodarstw rolnych 2.7.2.13. Koszty kwalifikowane obejmują koszty zakupu lub leasingu nowych maszyn, urządzeń i sprzętu komputerowego. Może być też zakup silnika rolniczego, może być kosztem kwalifikowanym w części, który nie może przekroczyć 50% kosztów. Zasady: innowacja, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu i też obejmuje rolników, którzy nie korzystali z progu 2.7.2.13. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikujących się do wsparcia. I jeszcze mamy jeszcze jedną taką pomoc, mamy partnerstw na rzecz rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw. Czyli to jest partnerstw dla rolników, którzy będą przekazywać małe gospodarstwa tak mini a la renta strukturalna. Czyli pomoc może być przyznawana rolnikowi, który w roku poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie pomocy kwalifikował się do uczestniczenia w systemie dla małych gospodarstw i który trwale przekaże swoje gospodarstwo rolne innemu rolnikowi. Gospodarstwo przejmujące grunty rolne od beneficjenta musi posiadać lub osiągać po przejęciu gruntów od beneficjenta działania co najmniej wielkość odpowiadającą średniej wysokości gospodarstwa w Polsce. Czyli ta średnia wysokość gospodarstwa to jest 10,42. No i średniej wielkości gospodarstwa w danym województwie, jeśli średnia powierzchnia gospodarstwa w danym województwie jest większa niż średnia wielkość gospodarstwa w Polsce. Zasady: wielkość przekazywanego gospodarstwa, wielkość gospodarstwa, które przejmującego grunty i preferencje dla przekazywania gruntów młodym rolnikom. Kwoty i wysokość wsparcia. Czyli roczna stawka pomocy odpowiada 120% rocznej płatności do otrzymania, której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw. Opisana wyżej stawka pomocy przysługuje za rok, w którym beneficjent trwale przekaże swoje gospodarstwo i lata następne do roku 2020 włącznie. Jest to pomoc wypłaca się jednorazowo. A teraz jeszcze krótko na temat młodych rolników. Następnym programem, który jest pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na... Panie nie mamy mikrofonu tutaj. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Aktualnie, jeżeli chodzi o ten, jeszcze korzystamy z progu 2.7.2.13, aktualnie trwa nabór na ułatwianie startu młodym rolnikom. To będzie coś, program bardzo zbliżony, że tak powiem, formą do tego programu, który teraz jest realizowany. On będzie realizowany w ramach priorytetu 6, czyli zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Budżet tego działania to jest prawie 585 milionów euro. Pomoc przyznaje się w związku z rozpoczynaniem prowadzenia gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem. Wsparcie dotyczy rozwoju przyjętego gospodarstwa w kierunku produkcji żywnościowej produktów rolnych, jak i nieżywnościowych produktów rolnych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Beneficjentem jest osoba, która jest pełnoletnia, jednak nie ukończyła 40 roku życia. Posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które będą regulowane rozporządzeniem. Po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem lub prowadzi gospodarstwo rolne jako kierujący nie dłużej niż 12 miesięcy w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Tutaj jest, że tak powiem, zmiana, ponieważ aktualnie jest to 15 miesięcy. Ten czas będzie w nowym prawie skrócony do 12 miesięcy. Beneficjent kierujący gospodarstwem rolnym prowadzi gospodarstwo osobiście, czyli pracuje w tym gospodarstwie i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące tego gospodarstwa. Na własny rachunek i we własnym imieniu ponosi koszty i czerpie korzyści w związku z jego prowadzeniem. Beneficjent musi spełniać oczywiście odpowiednie kwalifikacje zawodowe, które są potwierdzone odpowiednim świadectwem lub dyplomem lub odpowiedni staż pracy w rolnictwie.
Aktualnie trzeba mieć odpowiednie wykształcenie, rolnicze kształcenie, natomiast jeżeli tego wykształcenia ta młoda osoba nie posiada, może po prostu mieć wykształcenie nierolnicze, ale odpowiedni staż w gospodarstwie rolnym. Natomiast jeżeli nie ma ani wykształcenia, ani stażu, może zobowiązać się do tego, że w ciągu 3 lat od otrzymania decyzji to wykształcenie uzupełni. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa powyżej 10 tysięcy euro i nie większa niż 100 tysięcy euro. Gospodarstwo równe, co najmniej średniej krajowej, natomiast w województwach o średniej niższej niż krajowa średniej wojewódzkiej, ale nie większe niż 300 hektarów. Przynajmniej 70% minimalnej wielkości tego gospodarstwa stanowi własność beneficjenta lub dzierżawa z zasobu własności rolnej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. W programie tym nie będą mogły uczestniczyć gospodarstwa, których głównym kierunkiem produkcji będzie chów drobiu, za wyjątkiem produkcji ekologicznej, prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej. Kryteria wyboru będą uwzględniać sytuację agrarną w regionach, czyli wielkość gospodarstwa, sytuację społeczną w regionach, poziom wykształcenia wnioskodawców, rodzaj planowanej produkcji działalności i różnice wieku między przekazującym gospodarstwo a młodym rolnikiem oraz kompleksowość biznes planu. Pomoc jest w wysokości 100 tysięcy złotych. Aktualnie jest ona wypłacana w jednej racie, natomiast w PROW-ie 2014-2020 będzie ona wypłacana w 2 ratach. Pierwsza rata w wysokości 80% kwoty pomocy, natomiast druga rata w wysokości 20% kwoty pomocy i to wypłacenie drugiej raty będzie uzależnione od prawidłowej realizacji biznesplanu. Następnie premia powinna być wydatkowana zgodnie z założeniami biznesplanu, a w szczególności na budowę lub modernizację budynków lub budowy służących prowadzeniu działalności rolniczej lub przygotowaniu do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, zakup lub instalację nowych maszyn i urządzeń, w tym sprzętu komputerowego, zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich, krzewów owocowych, które efektywnie owocują co najmniej przez 5 lat. Zakup instalacji lub budowę elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Zakup gruntów rolnych w części nieprzekraczającej 30% kwoty premii oraz zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych gospodarskich związanych z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji. Oczywiście nadal będą takie płatności, jak takie same w strefie pierwszej 179 zł, w drugiej 264. Płatność ONW podlega degresywności, czyli jest przyznawana w zależności od powierzchni obszaru w gospodarstwie. Do 50 hektarów płacimy 100% płatności, do 100 hektarów 50% płatności, natomiast do 150 hektarów 25% płatności. Jeszcze takie działanie jak zalesianie i tworzenie terenów zalesionych. To jest działanie praktycznie, że tak powiem, zbliżone do zalesiania gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne, które teraz realizowaliśmy w PROW-ie 2007-2013. Praktycznie ono będzie polegało, będzie oparte na tych samych zasadach, bo będą stawki, bo będzie ono wypłacane tak jak gdyby w 3 płatnościach. Wsparcie na zalesienie, jest to jednorazowa płatność, premia pielęgnacyjna wypłacana przez 5 lat i premia zalesieniowa. I tutaj jest zmiana. Aktualnie zobowiązanie jest zaciągane na 15 lat, natomiast w nowym PROW-ie będzie to zobowiązanie zaciągane na 12 lat. Natomiast pozostałe i pomoc dla jednego beneficjenta będzie przyznawana nie więcej niż do 20 hektarów. Pozostałe warunki są mniej więcej zbliżone. Także karty wyglądają pokrótce. Jak mówię, ten czas krótki, stąd i ta prędkość duża. Gdyby były jakieś ewentualnie pytania, bo kilka rzeczy się pojawia nowych, to jak najbardziej już mamy. Bardzo proszę. Chciałbym się, jaki można zaliczyć staż w rolnictwie, jak wszystko. Staż
To znaczy, wie pan, to staż w rolnictwie to jest ubezpieczenie aktualnie, bo ubezpieczenie w KRUS-ie jako domownik przy wykształceniu średnim przez minimum 3 lata, natomiast przy wykształceniu zawodowym najniższym już minimum 5 lat. Ubezpieczony musi być w KRUS-ie. W KRUS-ie jako domownik, chyba że posiada ta młoda osoba jakąś umowę o pracę w jakimś gospodarstwie rolnym. Ale to przykładowo, jak ktoś pracuje, od 10 hektarów można ich dostać. To ktoś się dzwoni z zakładu pracy, żeby tą premię wziął, czy... To znaczy, wie pan co, młody rolnik musi... To nie ma takiego rolniku, żeby na 5 hektarach się ktoś utrzymał. To znaczy musi, jeżeli nawet jeżeli chodzi o ten program teraz, no bo ten program 2014-2020 nie mamy aż takich, że tak powiem, szerokich jeszcze warunków, bo to będzie po prostu regulowane rozporządzeniami. Ale aktualnie jest to regulowane tak, że ta osoba po prostu musi jak gdyby nam rozwinąć to gospodarstwo. Czyli ona de facto musi osiągnąć średnią krajową, czyli 10-20. Przede wszystkim z tego rozwinięcia, jak u nas. Wszystkie już można powiedzieć, pola są zajęte i z czego powiększyć to gospodarstwo. W naszych rejonach mi się wydaje, że to nie dotyczy nas tutaj. Tak, takie różne. To znaczy, wie pan, co dużo ludzi pyta się o tego rolnika. Pytać się można. Też nie ma pan że pisać, syn pracuje, no, żeby to było tak, żeby się nie musiała zwolnić, ale się zakładu się zwolni, to by pracę ma i jeszcze raz podejście. Żeby te 100 tysięcy dostać tamtego, no to nie będę się. Ale to już jest kwestia indywidualnej kalkulacji. No. Bardzo proszę to jeszcze. A gdzie ma być program w Gruszy teraz ten co na 2014-2020? Kiedy to wyszedł? Nie na młodego, na mojego wiadomo, że już się nie da się dużo składać. Tak, czekamy na rozporządzenia. Jak będą to, czy albo będą w Śląskim Oddziale Elektronicznym, może częściowo u nas w biurze powiatowym. Ale to także musimy mieć wszystkie rozporządzenia. Ale to będzie, no, to może być wrzesień, to może być październik, a może być wiosna. W przyszłym roku. Tak. Bardzo proszę. Ja to znalazłem tutaj w ulotce, punkt 5. Przywracanie potencjału produkcji rolniczej zniszczonego w wyniku zmian przyrodniczych i katastrof oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych. Czy to dotyczy tylko regionów, gdzie już nawieździła ich klęska na przykład typu Pobój, czy jeżeli mam taki problem, tutaj pan jest na opatów kleć tam na pole później pana szyjki i tam w kierunku zwierzyńca, po prostu co roku, jak to już intensywniejszy jest deszcz, te rowy już nie odprowadzają tej wody i zalewa pole, bo na przykład spółka wodna, która jest na terenie gminy, może być skorzystać z takiej pomocy? Znaczy, w tym momencie właśnie, tak jak powiedziałam, czekamy właśnie na odpowiednie rozporządzenia i po prostu i dopiero wtedy, bo to jest ogólny zarys, co będzie się działo w następnych latach 2014-2020. Natomiast jakie będą warunki, czy będą korzystać, to musimy po prostu poczekać. Czyli dokładniejszy wytyczny? Nie, tylko po prostu mamy taki ogólny zarys, że ktoś by po prostu planował kiedyś skorzystać, to będzie mu się przygotować po prostu. Ja myślę, że nie ma tutaj kolejny Szewczuka, który jest prezesem spółki wodnej, ale chyba warto się zainteresować tą kwestią, bo tu jest, on przyznaje się na operację powyżej 20 tysięcy złotych, czyli można ewentualnie coś z tego rozciągnąć jakąś i można jakąś większą sumę tutaj wyciągnąć. Tak, poważniejsze problemy można zacząć rozwiązywać, a nie tylko... W tych prawie programach, gdzie będą mogły wykorzystać spółki wodne, pojawi się pewien problem. Zobaczymy, jak będzie to w rozporządzeniach, ale w większości nie można łączyć finansowania. Czyli taka spółka wodna, jeżeli będzie wnioskować, obojętnie tam, bo tam są programy, gdzie spółka wodna może, prawda? To teraz poczekamy, bo mnie się wydaje osobiście, no to powiem moje prywatne zdanie, prywatne na temat. To się wynika z doświadczenia kilkuletniego, to raczej nie będzie można łączyć finansowania ze środków publicznych. Tak myślę, chyba że akurat w tym działaniu będzie to dopuszczone. No bo spółka wodna, to jaki my mamy największy problem ze spółkami wodnymi? Ściągalność składek i wysokość składek.
Jeżeli dzisiaj spółki u nas zbierają w granicach 3000, to nawet chociażby było 80% finansowanie, no to popatrzcie, ile można właściwie zyskować, prawda? Także spółki wodne, albo by się musiało coś stosować, spółki wodne, spółki wodnych zmienić, albo ściągalność, bo same programy unijne, no to też nie pomogą, tak mi się wydaje. Jeżeli spółki w jakiś sposób nie będą finansować mocniej, a to wszystko zależy od rolników, od ludzi, którzy mają, są właściwie zobowiązani do własnych finansowania. Obawiam się, że to, że gmina czy powiat dołoży, to nie będą mogły być środki, które będą traktowane jako perwazję. Czyli ta dodatkowa pomoc, którą się dostaje na przykład ze starostwa? Nie wiem, jak rozporządzenia, nie? Ale na dzień dzisiejszy to tak troszeczkę się obawiam tego, nie? Ale co będzie się, czas pokaże. Bardzo proszę kolega starosta też. To jest ważny temat, półtora miesiąca temu robiliśmy wyjazd na taką konferencję do Urzędu Marszałkowskiego. Tu na pewno była pani Asia Kiepura i jeszcze ktoś z innej metody drugiej osoby. Byli przedstawiciele trzech pozostałych spółek i banki. Bo właśnie pierwszy raz jest taka zachęta, że spółki wodne na tę chwilę z całego obszaru będą mogły się o takie finansowanie na tę pracę ubiegać. A to jest tym bardziej ważne, że jest przygotowany projekt ustawy zmiany tego, gdzie cały nadzór i współpraca ze spółkami jest przygotowywany, żeby przełożyć jako zadanie własne gminy. Więc ja to sygnalizuję na sesjach, że jeżeli tak będzie, ale nie od nas zależy, tylko od władz tych naczelnych, żeby może pomóc spółkom się zorganizować, jak będą ogłaszane konkursy, żeby... Ale organizacyjnie nam, żeby byli przygotowani i wiedzieli, jak to się ten wkład właśnie gdzieś tam organizowali. Bo na razie mają gminy, my dajemy tym istniejącym po 5 tysięcy i to jest praktycznie wszystko, bo sprawy są minimalne. Także jaka szansa jest, tylko musimy chwilę poczekać, ale to, po co tu kolega starosta mówi, to jest bardzo istotne, żeby tym spółkom pomóc. No same mogą mieć. A ta wartość maksymalna jest 500 000 zł na spółkę, a zadanie już są małe, bo 22 200, więc już takie nieduże rzeczy można zrobić. Tutaj są ty zwalniczone. Szanowni sekretarze, mówimy, że spółka wodna nie może się używać ze swoich składów. Mamy 20% wielkich składów. Ale skąd mamy więcej wziąć, jak w każdą gazetę, jaką się weźmie, o każdej porze dnia i nocy, to piszę wyraźnie. Spółka wodna nie jest obowiązkowa i nikogo się, kochani, nie zmusi. I my do czego dążymy? Nie dziwmy się, że nie nie patrzą. Skoro ogólnie pisze się, że jest nieobowiązkowa, to każdy, jak to mówią, oblewa i trudno. Jeśli się przepisy nie zginą, to będzie jak nadal jest. Dziękuję bardzo. Problem jest na tym, że ci, którzy nie płacą, to mają najczęściej największe pretensje do spółki wodnej, bo wiem, że są takie doświadczenia, że są sygnalizowane problemy i ile z tym na przykład do gminy, to sprawdzamy, czy ta osoba płaci, okazuje się, że nie płaci, a ma już największe wymagania. Więc one jeszcze trzeba zmienić, ja to może ludzi jeszcze. Poruszył pan Ruszewski temat taki ciekawy, bo tam w tym projekcie uchwały też jest znaczy, że Rada Gminy próby uchwały będzie określać wysokość składki, więc to jest takie przerzucenie trochę całej złości na wójta i na samorząd gminy, podobnie jak przy śmieciowej, że wobec podjęcia uchwały o wysokości opłaty śmieciowej, tak samo w tym projekcie jest znaczy, że Rada Gminy miał obowiązek podjąć uchwałę o wysokości składki na te sprawy wodne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, w sposób taki płynny, jak gdyby przechodzimy dalej, tylko ja chciałbym dodać, że to było naprawdę tak bardzo sygnalnie przekazane, ale tu trzeba sobie zapamiętać, że pewne nowe działania wchodzą i najlepszy efekt to osiąga tak naprawdę kontakt osobisty, pytanie, czy w komisji restrukturyzacji, czy w ośrodku doradztwa rolniczego, ponieważ będzie troszeczkę innych zasad, będzie troszeczkę ciekawych programów i trzeba się tym mocno interesować, bo jak widać, no, pieniędzy będzie dość dużo, będą troszeczkę inaczej też kierowane i to tyle może, żeby już nie przedłużać. Także bardzo panią dziękuję. My będziemy procedować dalej. Poproszę pana wójta.
informacja Wójtek i o bieżącej działalności. Specjalnie bardzo proszę, panie wójcie. Bieżąca działalność była przygotowana problemów związanych z realizacją budżetu bieżącego i tym, że ostatnio bardzo będzie jest sygnalizowane było na sesjach przygotowania związane z pewnymi tam zaradzeniami sobie problemów i biedy finansowej, czyli tym przygotowaniem do obligacji. To tak, pewne rzeczy się dzieją i nawet jest ich dość sporo takich w miarę dobrych. Chociaż zacznę od takiej, która przynajmniej teraz na ten moment powoli trochę światło nam zapaliła w głowach, czyli ta najrzadsza na ulicach małych. Wykonawca, który deklarował, że tam więcej brygad się pojawi już chyba na przełomie maja, kwietnia, potem koniec maja, to na razie jakoś tych brygad nie widać, natomiast są zapisy akurat z tymi odcinkami, które od teraz reagują na problem odwodnienia wykopów, które w tym momencie wpływają na szybkość realizacji roku. Generalnie idą zgodnie z harmonogramem, tak kolokwialnie mówiąc, bo te harmonogramy rozpisane na pierwsze miesiące nie były zbyt obciążone dużymi tam zakresami robót. Właśnie z tej to przyczyny, że wykonawca planuje zwiększenie ilości tych brygad w drugiej jakby części swojego kontraktu, ale ten kontrakt kończy się 30 sierpnia, także w przyszłym tygodniu mamy taką naradę z wykonawcą, żeby odpowiednio wcześniej już trochę tu się przygotować, zareagować, żeby nie doszło do sytuacji no, takiej, której przewiduje umowa, czyli niedotrzymanie terminu, zaczynają się kary, ale w pewnym momencie potem my zaczynamy mieć problem z instytucją dofinansowującą, bo nie w terminie nie jest realizowane zadanie. Mamy tam taki bufor bezpieczeństwa na uczelni doświadczeniem łopatowskim, ale to wszystko wystarcza do pewnego momentu. Miejmy nadzieję, że rzeczywiście teraz w tych miesiącach letnich pojawią się nowe siły i będzie to robione bez problemu. Do tej pory ta robota wykonana dość przyzwoicie i tak z takim pełnym pomyślunkiem, że tak powiem, to zdanie, dlatego że od razu są realizowane przyłącza do posesji. To są jak gdyby dwie różne technologie. To najpierw buduje się sieć, sprawdza ją, tam odbudowuje pewne fragmenty zniszczonych tam zawierzchni czy terenu, a potem jak gdyby jeszcze raz się rozkopuje i realizuje to przyłącza. Tutaj to ryzykowne robię dla wykonawcy, natomiast realizują od razu z przyłączami, bo chodzi o to, że gdyby tak w tym przypadku teraz rzeczywiście spadki czy technologia zawaliła i nie wyszło jak trzeba, no trzeba po prostu potrzeba instrumentu, wtedy może być problem większy, bo trzeba również uwzględnić te przyłącza, które zostały zrobione. Ja mam nadzieję, że... To ile? Wyżej się troszkę ciągu podnoszą, żeby... Ale miejsca, gdzie jest włączenie, jak tam będzie problem, to trzeba to trochę rozkopać. Ale to jest dobre, że po prostu nie... Nie podjął pracy. Niejakowne, ale te technologie teraz też są trochę inne. Grunt i lanowicach wbrew pozorom jest dość trudny, bo praktycznie na tych górkach jest woda, jest glina i to zajmuje czas. No, teraz ta pogoda jest lepsza, ale zawsze akurat paradoks polega na tym, że nawet te upadły się wpływają na to, co się dzieje tam poniżej 3 metrów, może takie głębokości jak na razie. W miarę na bieżąco, jeżeli wypadania pozwalają i inne środki też pogarantowane są wszystkie, także wymuszone proszę postępowanie zwierzęca pierwszego związane z urządzeniem lokalu wyborczego w remizie OSP skonsumowało część już funduszy sołeckiego, dwóch wniosek planowane jako dofinansowanie do OSP Wierzynica, to jest Wierzynica pierwszego i drugiego, ale myślę, że z pożytkiem dla samej struktury budynku, jak i dla zarządu, bo sala, która była przeznaczona dla lokal wyborczy, jest salą, gdzie zbiera się zarząd i w ten sposób. I tak było to planowane do realizacji, tylko akurat tutaj termin wyborów przyspieszył tą pracę. Z ważniejszych innych, bo o tych wywiadach nie będę mówił,
jest ogłoszony w trybie naboru ofert wykonanie okien dla, i montaż okien dla leniwy w Wielkowiecku, tam cały fundusz został na to przeznaczony. Do końca tego tygodnia mają wpłynąć oferty, bo musieli już przedłużyć termin, bo jedna z firm, ponieważ jest porobione nie jako przetarg nieograniczony, ale jako wybór ofert, po prostu źle dobrała podział powierzchni okna, nie w takim kształcie, w jakim no jest to wymagane. Mamy zachowany podział taki, jaki jest teraz, czyli 4 skrzydła, a nie 3. Myślę, że tu do końca tygodnia zostanie to zamknięte i potem będziemy oceniać. Jest trochę problemów i stąd uchwała o przystąpieniu do zmiany planie zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o przeznaczenie terenu po drugiej szkole w Walęciowie. W szkole tej, jak my to potocznie mówimy, rolniczej. Dlatego, że sami Państwo pamiętacie na sesjach chyba trzech bodajże przedstawiciele starostwa, nie jest żaden przytyk, bo akurat obecności dziennikarza starosty najpierw napisano do rozpisu o przeznaczenie na cele mieszkaniowe, ale cały czas się mówiło o tworzeniu instytucji opiekuńczo-wychowawczej w postaci domu dziecka umownie nazywanego rodzinkowym. Po analizie tutaj zapisów planu miejsco-planu zagospodarowania, jaki obowiązuje w gminie od ponad 2 lat, autorka tego planu wydała taką opinię, że uruchomienie placówki opiekuńczo-wychowawczej w formie jednostki budżetowej, jak tak rozumiem, nie wymaga żadnych zmian w planie, bo ta funkcja wpisuje się w zapisy dotychczasowe. Natomiast starostwo w sobie zrozumiałych powodów wnioskuje i podtrzymuje to wcześniejsze pismo o przeznaczenie tego terenu na cele mieszkaniowe. Nie będziemy dyskutowali, bo mieliśmy kilka rozmów z panem starostą. Dzisiaj proponujemy tutaj przyjąć taką uchwałę o przystąpieniu do zmiany w planie. Na szczęście tylko musimy zmienić plan, a nie całe studium również. W zakresie tylko tych działek, które zajmuje no, teren po byłej szkole. Jutro mamy się spotkać, jeżeli nam nie wypadnie tylko podpisanie umowy z bankiem na jednorazowe, to najpóźniej w czwartek, we wtorek i myślę, że dopniemy już te wszystkie szczegóły, żeby nie było pewnych niedomówień. Stąd projekt uchwały, który przeznacza teren, zmienia przeznaczenie tego terenu z terenu usług podstawowych na cele mieszkaniowe. Ten teren dość dużo spraw podziało się, że tak powiem, w ogłoświacie. Ogłosiliśmy konkurs, zarządzony był konkurs na dyrektora szkoły w Wilkowiecku. Ja się już to mówiłem na poprzednich spotkaniach naszych. Konkurs się odbył, ale bez rozstrzygnięcia, dlatego że obie kandydatury, bo dwie panie przystąpiły do tego konkursu, no komisja stwierdziła uchybienia formalne, także nie zostały dopuszczone do oceny merytorycznej, czyli w zasadzie nie było głosowania nad kandydaturami. W związku z tym konkurs się odbył, ale bez rozstrzygnięcia. Prawo tutaj jest takie, że teraz piłka leży, że tak powiem, po stronie organu prowadzącego, czyli tutaj w tym przypadku wójta, burmistrza, prezydenta. Do końca kadencji obecnego dyrektora, czyli do 31 sierpnia taki nowy kandydat będzie powołany moim zarządzeniem spośród tych 2 kandydatów, które do tego konkursu przystąpiły. Nie chcę to mówić o pierdołach, ale po prostu jest trochę sporo zamieszania takiego między rodzicami, nauczycielami, ciągle telefony i nie tylko za jedną kandydaturą, przeciwko jednej, przeciwko drugiej. Po prostu na razie robimy coś takiego, że szkoła funkcjonuje, bo obecny dyrektor pani Barbieńska odchodzi na emeryturę. Jej wniosek o przejście zbiegło się z końcem kadencji. Jest dyrektorem do końca 31 sierpnia, ma doprowadzić szkołę do końca roku szkolnego, ma zarządzić i powołać komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu i taka komisja będzie działała jeszcze w czerwcu. A potem po prostu czeka mnie rozmowa i z radą przedstawicielami rady, i przedstawicielami rodziców, bo takie opinie
są wymagane i wybierzemy kandydata. Myślę, że ku pożytkowi i szkoły, i całego otoczenia, i nauczycieli. Natomiast są realizowane dwa projekty takie gminne. Jeden już bardzo mocno zaawansowany, to jest to, co już mówiliśmy wcześniej. To jest projekt pod tytułem Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach publicznych gminnych, czyli przy tych naszych pięciu szkołach. Jest to projekt, który będzie polegał na urządzeniu placów zabaw na łączną kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Taka została ustalona w przetargu, jaki też się odbył przeszkodami, bo dwukrotnie trzeba było te przetargi ogłaszać, dlatego że po pierwsze w tym pierwszym przetargu po prostu wręcz nie było chętnych. Jedna firma złożyła tylko ofertę, ale ta oferta miała wadę, trzeba było po prostu ogłosić drugi przetarg. A druga część tego projektu jest związana z doposażeniem, dostosowaniem pomieszczeń, z wyposażeniem tego fragmentu budynku szkolnego, który był przygotowany jako oddział przedszkolny. I to jest kwota 355 tysięcy złotych. Oba te przetargi właśnie w ramach tego projektu mają być zakończone do 15 sierpnia, czyli na nowy rok szkolny od 1 września powinny się pojawić 5 nowych placów zewnętrznych na terenie szkół, plus doposażenie i dostosowanie. Tam chodzi głównie o łazienki, o armaturę tą sanitarną dostosowaną do maluchów, ale również wyposażenie w tego całego meble, jak i sprzęt typu tablice interaktywne, urządzenia projektory, laptopy i inne, które są wykorzystywane jako pomocy dydaktyczne w realizacji programu. Ten akurat projekt jest realizowany w ramach tego zadania, które czeka gminę, że to nam pomaga od 2016 roku. Mamy zapewnić 100% dyrektorzy miejsc dla wszystkich przedszkolaków w placówkach na terenie gminy, to różnych, czy to publicznych, czy niepublicznych, czy małych formach przedszkolnych. Tu akurat myślę, że atrakcyjność teraz i wyposażenie tego działu szkolnych znacząco się poprawi. To wiemy, jakie ma znaczenie w porównaniu do niepublicznej szkoły, jaką mamy tu swoje tam określone problemy. A drugi projekt, za który dzisiaj będę uchwalał o przystąpieniu do tego projektu, dotyczy też projektu takiego konkursowego, który się mądrze tak nazywa Szkoła Przyszłości w gminach, ale jest skierowany za realizację potrzeb uczniów klas 1-6, którzy mają problemy z nauką, tak krótko mówiąc. I zamiast tych takich normalnych, bardzo liczbie godzin zajęć korekcyjnych czy zajęć wyrównawczych, które są realizowane w ramach takiego normalnego funkcjonowania szkoły, tutaj mogą się odbywać te zajęcia w ramach tego projektu. I tamten projekt, i ten są finansowane w 100%, jeżeli chodzi o wartości w złotówkach, bez udziału własnego gminy. I na ten wkład swój realizuje w formie niepieniężnej, czyli udostępnia salę, budynek, ewentualnie nowościwo w mediu, gdzie te zajęcia się do nas odbywały. Tu się trochę dubluje wyposażenie, bo tam jest część na zajęcia, część na też doposażenie, bo głównie ten sprzęt odnośnie mówiąc informacyjny, informatyczny, czyli też projektory, laptopy, aparaty cyfrowe, tablice interaktywne. W tym, że tam to dotyczy maluchów i to są zupełnie inne parametry takiego sprzętu, tutaj dotyczy to uczniów od klasy pierwszej do szóstej. Także szkoły teraz powinny być wyposażone, jeżeli chodzi o technikę komputerową, aż wręcz chyba ponad potrzeby w tym momencie. Będziemy mieli gdzie pożyczać, żeby się tutaj wspierać czasami takimi urządzeniami. Te zajęcia też są te zajęcia związane z poszukiwaniem tych placów, czy poszerzanie zainteresowań uczniów, są realizowane praktycznie w zakresie całego programu. Od matematyki i polo polskiego po
zajęcia z języka angielskiego, zajęcia teatralne, też inne kursa zainteresowane. Wartość tego projektu jest prawie 460 tysięcy złotych. Korzystając z trendu, to reszta jest przeznaczona na pokrycie kosztów dwóch godzin. I to chyba taki dość pozytywny tutaj sygnał do kości, wakacje, czy po wakacjach w szkołach naszych zarządu poprawy. Złożyliśmy wniosek na zakup instrumentów muzycznych dla studentów. To jest powtórka z poprzedniego rozdania w ramach litera. To poczekamy zaraz znowu na ocenę i przejdziemy ten tryb maliny poprzez tutaj rozstrzyganie kwalifikacji tego projektu na etapie lidera głupowskiego, to potem umowę z marszałkiem. W dzisiejszej sesji też pojawiła się uchwała, która dotyczy pomocy dla starostwa, ale ona jest związana z kwotą 700 zł na tworzenie SMS-owego systemu powiadamiania o zagrożeniach kryzysowych. Na czym to będzie tak z grubsza polegało, potem przy tej uchwale może jest trochę więcej szczegółów, że można tworząc na etapie powiatu, tą główną bazę, na której będą się wpisywać do tego wyłączać gminy, tych gmin będzie 7, bo Krzepice robią swój, jak gdyby system, a Pogów taki swój system już ma od 2 lat. Co najmniej. Po prostu powiatowe centrum zarządzania kryzysowego, czy też z poziomu gminy, będzie można powiadamiać o zagrożeniach wszystkich, którzy się w tym systemie zarejestrują. Ta rejestracja będzie polegała na tym, że wchodzi się na stronę gminy, ewentualnie powiatu. Na stronie gminy będzie link, który odeśle do powiatu potem te wszystkie dane. Tam trzeba podać swój numer telefonu, imię i miejscowość. I to wystarczy, że tworzy się wtedy bazę właśnie tego systemu z podziałem na miejscowości i na gminy. I na przykład, jeżeli będzie zagrożenie powodziowe, czy jakieś tam inne wichury, to można wysyłać SMS-y i powiadamiać ludzi w taki sposób, bo oprócz jakichś tam innych globalnych, czy dostępnych innych technik, które będą o takich zagrożeniach powiadamiały, czy uszedzały. Jest to dość powszechne, dlatego że jednak tych telefonów komórkowych jest coraz więcej. Rejestracja w tym systemie nic nie kosztuje, natomiast gminy jak gdyby tutaj składają się na taki ogólny abonament, który do końca roku będzie rozliczony. Z tego można wysłać z tego systemu określoną ilość SMS-ów. I na koniec grudnia po prostu starostwo jako lider tego systemu rozliczy te dotacje i nadwyżki, żeby zwrócić gminą podatki i przepisy o finansach publicznych dotyczące dotowania. Czy to wystarczy te 700 zł, bo to jest system, który ma zafunkcjonować od 1 lipca, to to życie pokaże, tych potrzeb będzie, no bo wszystko zależy od tego, czy będą takie zagrożenia i będzie taka potrzeba do skorzystania z takiego systemu ubezpieczenia. Ale tego jest tam kilkaset, czy kilka tysięcy sztuk, które można miesięcznie po prostu wysyłać. Także uczymy się na żywym organizmie, jest to pewna forma, która pozwala uprzedzić mieszkańców o takich zagrożeniach. Można potem abonament ten rozszerzyć, to już indywidualnie każda gmina, o inne informacje, no typu zawiadamiamy, że są duże gminy, na przykład, ale to nie podpada do ten system zarządzania kryzysowego, więc to trzeba sobie już załatwiać indywidualnie. Góra Duchowska, tutaj Pan wniosek o wycofanie tej uchwały. I co prawda temat nie jest nowy, bo chyba niecały rok temu firma, która przyszła z pomysłem wykorzystania tego terennego materiału do kamieniołomów w Katarzynie, zadała nam trochę zadanie, bo przy okazji realizacji tego wniosku ich o zamiar zakupu tego terenu, tego mienia komunalnego, wyszła sprawa wyregulowania działek, które na tą górę się składają. Okazuje się, że
to droga zwyczajowa, która tam mieszkańcy Głogowic to wiedzą. Z prawej strony tam obiegała to urobisko, wyrobisko, jak poprzedni. No zahaczała tam o grunty sąsiadów, czy wręcz wchodziła w grunty prywatnej właścicieli, to zostało poprawione. Natomiast geodezyjnie jest cały ten obszar tego kamieniołomu, to są dwie działki na prawo i lewo, a środkiem jest droga geodezyjnie. Tylko ta droga jest nie do wykorzystania, bo tam jest po prostu wyrobisko. Także tak wszyscy jeździli, bo jak wiadomo, to wyrobisko to z prawej strony. Zostało to wyregulowane. Geodezyjnie zostało to wszystko załatwione, są to poregulowane księgi wieczyste, jest przygotowane do sprzedaży. Czy taka będzie wola, no to też tutaj z dzisiejszą decyzją, nawet dobrze, bo mamy jeszcze ten temat Waleczowa, to może w przyszłym tygodniu jeszcze przedłożyć chciałbym komisja, by się zebrała, objechała, wyrobiła sobie zdanie i ten stanowisko Rady Gminy zaproponowała. Teren do sprzedaży, wyłączając tą drogę przez środek tego wyrobiska, to jest około 1,88 gruntu rolnego, bo tak to zostało zakwalifikowane. Wydawujemy, że tam jest to wyrobisko, bo właściciele kiedyś tam sobie pobierali na tym do budowy. Mamy uwagę, to czujemy wszyscy, natomiast muszę powiedzieć, że nie wiem, jak to odczucie innych sołtysów, czy są sygnały, ale zdecydowanie poprawiła się podaż wody w naszych ujęć po tych ostatnich modernizacjach. Tak cicho to trochę przeszła modernizacja Witkowiecka. Nie ma pana sołtysa Brzezinek, ale tam był największy problem, bo to będzie zasilało również Brzezinki. Według tego, co sprawozdania mówią o podaży wody, do tej wody no to poda jakimiś tam naprawdę ekstremalnymi przypadkami, kiedy wszyscy nagle włączą swoje instrumenty i urządzenia do podlewania ogródku, bo jak nie pożera, to żadna instalacja tego bezkolizyjnie nie wytrzyma. Ale myślę, że jest dużo lepiej. Poza tam czasami niektórymi Witkowiecka, którzy mieli lepsze ciśnienie w samym centrum Witkowiecka, niż to jest teraz, tam chodzi o parę procent. Po wypróbowaniu tego systemu, bo to dopiero zaczęło funkcjonować przecież od stycznia, a teraz mamy taki poligon doświadczalny, to pewnie też się uda wyregulować tak, żeby poprawiając w jednym miejscu, no nie zepsuć w innym, gdzie niżej położony, żeby tam jakiś rozrywań instalacji nie było. Z opatowskiego objęcia zbyt miały pompy, ale podatki są wszystkie wybudowane, także też raczej chyba nie wiążą, że to się dzieje. Jest ten kawałek zwierzyńca jeszcze do poprawienia robicy. Była, jest lecona dokumentacja, tak naprawdę jak będzie wiadomy koszt, to też by raczej się to... Trzeba będą jeszcze jakieś chodzić i mierzyć, czy jakieś prawnicy, czy coś takiego? Nie, tam jest grubsza zrobiona, jest zlecona mapa projektu, że wie co ma robić, tak że on już tam był. A my, że tylko do projektowania i wykonania nitki, tych około 350 metrów. I w zasadzie bez ruszania przyłączy domowych, także to powinno być też w miarę szybko. I nieletalnie jak na skalę tego przedsięwzięcia. Na tyle z tych takich najważniejszych. Trzeba też na pewno przyjrzeć moment, czy uchwała, ewentualnie pytanie. Bardzo proszę, proszę. Pan Wójcie zgłasza na to, że wspomniał Pan o kwestii związanej z planem zagospodarowania terenu. Zasadniczo powiedział Pan o tym, że ten plan będzie obejmował głównie tereny dotyczące szkoły. Rozumiem, że te pewne prace zostały już powzięte, ale w związku z tym mam takie pytanie. Pewnie sobie Pan przypomina, że już parę miesięcy temu niektórzy mieszkańcy z Głogowic również rozmawiają z Panem przed sesją o tej kwestii. Chodziło o to, żeby ten plan zagospodarowania jednak mimo wszystko zmodernizować. Są zainteresowani, przynajmniej na terenie wsi z Głogowice, tym, żeby zasiedlić pewne rejony. No, a tamte tereny są z tego co wiem przeznaczone na cele gospodarstwa rolnego. W związku z tym, gdyby można było prosić również o tę kwestię. Czy Pan o tym pamięta? Skoro jest okazja, to może Pan mógłby skorzystać z tego. Jego zdaniem, tylko że akurat przy tej nie da się tego tak wprost zrobić. Zaraz powiem dlaczego, że teraz te zasady planowania przestrzennego
opierają się na dwóch dokumentach, które każda gmina musi mieć. Studium uwarunkowań właśnie tych zmian takim zagospodarowaniu i potem sam plan. Nam wojewoda już sugeruje, i to tak ostatnio dość mocno, żeby zacząć właśnie kwestię zagospodarowania na terenie całej gminy, zacząć od aktualizacji studium, bo to nasze studium jest z 2000 roku. Przez te 14 lat sporo się wydarzyło i to w inwestycjach takich infrastrukturalnych, ale również w przepisach. W związku z tym, niezależnie od tej zmiany, no chyba przystąpimy gdzieś, myślę, w trzecim kwartale do zmiany studium. Wtedy będzie to materiał do zebrania tych wniosków, które się pojawiały już do tej pory. To proszę mi powiedzieć, jaka byłaby perspektywa czasowa? Dla tych ludzi jest to bardzo istotne. To znaczy tak, czas zależy od tego, ile będzie odwołań, ile będzie wniosków. Bo procedury są takie, że procedury przewidują wykładanie planu, czyli każdy się może z nim zapoznać. Z reguły jest to 21 dni. W ciągu tego czasu składa się wnioski. Część tych wniosków, powołuje się komisję urbanistyczną i po zakończeniu tego terminu wyłożenia komisja przystępuje do oceny tych wniosków. Część kwalifikuje do wprowadzenia do planu, część no, z różnych powodów, najczęściej nie żadnej głośności, tylko wynikających z zasad projektowania zmian, odrzuca. Jeżeli będą odwołania, no to od ten czas odwołania się to wydłuża. Potem odwołania. Po odwołaniu trzeba od nowa wyłożyć projekt, bo pewne zmiany zostały wprowadzone do tej pierwotnej wersji planu. Także tu trudno powiedzieć dokładnie. Natomiast trzeba przyjąć jedną rzecz, że minimum to jest rok. Przy samym planie, kiedy nie ma, tak jak tu w przypadku tego terenu, gdzie nie ma konieczności zmiany studium, bo to jest tylko zmiana funkcji konkretnego małego obszaru w skali gminy, bo jest to około 1,5 hektara na ponad 7300 hektarów, jakie w gminie posiadamy. To będzie tylko sama zmiana w planie. Natomiast te zmiany do nowego planu trzeba najpierw zmienić studium, a potem dopiero ustanowić to. To często nie zależy od dobrej woli ludzi, którzy w tej komisji rozpracowały. Są, ja tak korzystając powiem, że są pewne zasady finansowania terenu, na jaki się projektuje przeznaczenie. I mamy na terenie gminy terenów budowlanych na około 30 tysięcy ludzi. Nigdy nie będzie to zabudowane w najbliższej perspektywie czasu, dlatego że mamy tyle ludzi, ile mamy. A to jest niepotrzebne blokowanie przeznaczenia terenu, bo jeżeli się teren dopuści do zabudowy mieszkaniowej, czy tam zagrodowej, czy przemysłowej, no to ta linia będzie przypisana. A życie pokazuje, że teraz nagle tam pokolenie na pokolenie się przekazuje, dzielą się gospodarstwa, kupił ktoś ze Śląska, on chce coś tam innego robić i na przykład nie może wykorzystać tego terenu inaczej niż to jest zapisane w takim planie. Taka jest reguła i raczej teraz to studium, właśnie stąd ta sugestia wojewody, a nawet takie lekkie pogrążenie palcem, żeby to studium z 2000 roku ograniczyć tereny pod zabudowę, bo to się też wiąże z wyłączeniem z produkcji rolnej takich terenów. Jest z kolei z drugiej strony ustawa o ochronie gruntów rolnych, która no, jedna, druga, drugie i trzecie. Ale to są szczegóły i w zasadzie taka wiedza fachowa z urbanistyki i stąd tutaj te osoby, które ten plan będą wykonywały, czy jedna, czy druga, przewodniczą takiej komisji urbanistycznej, one pilnują prawa i zasady zagospodarowania. Ale jest taka opcja, żeby to w tym roku wystąpić w związku. To właśnie chodziło mi o tą odpowiedź, bo wtedy ta perspektywa tego roku jest aktualna. Jest. I później oczywiście ta cała konsultacja, nie, ja jestem sprawę, że to się... Czasami to trwa 8 miesięcy i to nie trwa 5 lat. A ktoś powie o tym, że to się działo. Bardzo proszę. Ja może mam taką sprawę, jeżeli ta komisja jeździła koło góry, tam sprawdzać te, natomiast ta druga, jak leci na górę, to w trakcie tutaj zabudowy, pytałem się pana Jacka, tam ta druga ma wynosić 6,12 czy 6,16 mniejszy od tego, choćby takiej szerokości. A tam teraz, Krysia kupił to drugie, ten tatek, to tam wstawił super energetyczny, tak ten super, no i być może, że dobrze wstawił, to być może, że ten drugi, no w każdym razie druga się tak zwolniła, że może komisja zobaczyła, oni chyba mają wytyczone te działki, że no ta druga, no to jest gmina, powinna mieć tyle, co ma mieć, nie? Może by ta komisja sprawdziła tą drogę, jak to nowe.
Jeżeli oni budowali wytyczali, to oni sobie wytyczyli, a tylko sprawdzić. Może na komisja sprawdziła to, żeby ta druga wynosiła to, że nie tylko majdami, to czasami nie przyjedzie. Ja to spotkanie komisji, to mam na myśli przyjrzenie się temu tematowi Góry Miłowskiej. Tak to nazwijmy, z wszystkim całym zasadzie otoczeniem, bo ta droga jest przelotowa i pewnie tam na styku z dźwiękami też tu jakoś tam przesunięcie. I druga sprawa, o czym będziemy tam w poprzednim miejscu porządku dzisiejszego, sprawa Malewiczowa. W tych ludziach do ulicy Jesionowej i Łąkowej, tam pan Paweł Łączewski tutaj z nami już koresponduje, były ustalenia pewne, ale dojdziemy do tego punktu, to powiem, o co chodzi, bo żądania cenowe dla tych kawałka gruntu, który w najlepszym przypadku wynosi 450 metrów kwadratowych, a w takim minimalnym około 100 metrów kwadratowych, no, sięgają wtedy po realne Częstochowie. Nie wiem, to już poza moją sprawą. No powiem tylko, że pan sobie jakby zapisane, co mamy, żąda około 50 zł na metr kwadratowy. Teraz łąki rolny na wsi, gdzie i w takich ilościach to, po prostu. Myśmy tu wiemy, 10 razy mniejsze stawki, przekraczamy 12 złotych w najlepszych przypadkach. Głowice, ulica Leśna, mieszkańcy za darmo. Bardzo proszę, pan Zdrojczyk. Ja jeszcze chciałem zapytać o jedną kwestię, to co jest skierowane do pana wójta, w związku z tej części. Proszę mi powiedzieć, ponieważ na jednej z sesji powiedział pan, że firma Protenet za to, że zostanie tutaj, że tak powiem, stworzy sieć, udostępni parę karet na skrzyżowaniu. Czy ta sytuacja ma już miejsce? To znaczy tak, temat ma wrócić po momencie, kiedy ten system cały zafunkcjonuje, bo jeszcze nie wszędzie ta sieć rodzicza jest robiona. Także taka opcja była. To i ostatnio słyszałem, że za bardzo do tego monitoringu się nie balą, dlatego że miało to być tak zrobione, że gmina miała ponosić koszty instalacji tego systemu na słupach elektrycznych, czyli z Euronem, jakieś tam dzierżawy za to miały być tam jakieś tam ułamki procenta całej wartości tego monitoringu. Ale do tego tematu jeszcze będzie. Wrócimy, bo to 3 gminy tutaj opadły w przepisie LIP-ie. W momencie, kiedy cały system zostanie, że tak powiem, skonstruowany, bo widać, że Jerzy Romi teraz jeszcze tam na gminie przy słupach stoją i też tam ciągle instalują. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze wobec tego przechodzimy do... Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu kontynuacji rozwiązywania problemów gospodarowych i rozwoju drogowego 13. Bardzo proszę o parę słów pana sekretarza. Proszę państwa, sprawozdania, które państwo w sumie otrzymali na skrzynki mailowe. W miesiącu kwietniu upłynęło trochę czasu, można się było z tym zapoznać. Ze względu na dzisiejszy, to dosyć bogaty tutaj porządek obrad. Ja pozwolę sobie w skrócie przybliżyć tę tematykę, zaakcentować te ważne rzeczy może z punktu naszego widzenia, naszego tej gminy, żeby przybliżyć trochę to, co robiliśmy w roku 2013. Jak co roku sprawozdanie jest z wykonania w zasadzie uchwały Rady Gminy dotyczącej programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. W naszym przypadku są to dwa programy. One wzajemnie się uzupełniają, bo trzeba powiedzieć, że program profilaktyki alkoholowej, on zawiera wiele elementów, które są również realizowane w zakresie przeciwdziałania narkomanii. Wiele działań zawartych w tym programie również odnosi się do różnych innych uzależnień i te działania profilaktyczne również oczekują w znacznej mierze. Więc powtarzanie w jednym programie tego samego, w drugim programie tego samego, co zapisano w programie pierwszym, to miałoby się z celem, chociaż po prostu są różne wydatki, musimy to rozdzielić. I z innego jakby w budżecie jest wydatek na przeciwdziałanie narkomanii, a inny jest też paragraf dotyczący
wydatków na działanie alkoholizmu. I pokrótce, to te sprawozdania docierają do, sporządzone przez nas, docierają do Urzędu Marszałkowskiego, do pełnomocnika Zarządu Województwa do Spraw Profilaktyki, ale też również do OPARPY, czyli Rządowej Agencji Rozwiązań Problemów Alkoholowych, z której działa przy Ministerstwie Zdrowia. I teraz o naszej gminie. Dotyczy to roku 2013. Na koniec roku podam również liczbę mieszkańców 6876 osób, w tym mieszkańców powyżej 18 roku życia 5609. Skupiam się na tych danych, bo one będą się odnoszą się po prostu do ilości wypitego alkoholu, do może trochę wielkości środków przeznaczonych na alkohol. Można sobie łatwo policzyć, no ile to mniej więcej przypada na mieszkańca, powiedzmy tego, no w sumie dorosłego, czyli pełnoletniego. I tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi o nasze tutaj ustalone limity punktów sprzedaży napojów alkoholowych, które obowiązują na terenie gminy Opatów, to limit sklepów plus limit lokali gastronomicznych na obowiązek, jaki obowiązywał do roku 2013, jest to 35 punktów. W tym punkty dotyczące alkoholu sprzedawcy spożycia poza miejscem sprzedaży, czyli tak zwane sklepy, 25 i 10 jest to limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu, czyli miejscu sprzedaży, czyli tak zwane lokale gastronomiczne. My tych punktów i tych limitów nie wykorzystujemy już od jakiegoś tam czasu, mamy zapas w tym limicie, więc nie zachodzi potrzeba zmiany uchwały, jeżeli chodzi o zwiększenie liczby punktów alkoholowych na terenie gminy. Jeżeli chodzi o ilość punktów sprzedaży poszczególnych, mając na uwadze również zawartość alkoholu sprzedawanego, więc liczba punktów sprzedaży zawartości powyżej 18% to jest 21 punktów. Tym dwa lokale gastronomiczne. Jeżeli chodzi o liczbę punktów przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, to już tutaj powiedziałem. Chcę powiedzieć również, że w ubiegłym roku wydano 8 zezwoleń jednorazowych i głównie były to zezwolenia wydawane przedsiębiorcom. Dlaczego to podkreślam? Bo również mają taką możliwość otrzymać zezwolenie jednorazowe jednostki OSP. Z tego nie korzystają, bo boją się VAT-u. No jak skorzystają, to trzeba się urzędem skarbowym odnieść w zakresie VAT-u, a tego jednostki, no to jest problem. Jak się jest VAT-owcem, nie ma problemu, jak się nie jest VAT-owcem, to się wpada i w tym, tylko z tego tytułu działalności, no trzeba by się było z tym VAT-em zmierzyć. A jak wiemy, w jednostkach OSP no nie ma takich ekstra księgowych na etapach. Wiemy, że korzystają z pomocy różnych osób, które się na tym znają. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży było liczba zezwoleń. Wiem, wcześniej mówiłem o punktach, teraz liczba zezwoleń 64. Wiemy, że to są zezwolenia do 4,5%, powyżej 4,5% do 18%. I powyżej 18, czyli te tak zwana wódka i inne alkohole, które zawierają no, spirytus też, tak, zawiera powyżej 18%. I proszę Państwa, poza miejscem sprzedaży mamy 11 zezwoleń na alkohol. Do 4,5% 7, do 18%, powyżej 18,9 takich zezwoleń. Razem 27, natomiast w miejscu sprzedaży jedno zezwolenie do 4,5%, od 4,5% do 18, 0, powyżej 18, 0, czyli w sumie to jest 28 zezwoleń. Jak się przedstawia wartość sprzedanego alkoholu, który jest na podstawie oświadczeń do nas składana, jest wartość sprzedaży alkoholu no, za rok na przykład ubiegły. Ja sobie wyciągnąłem dane również w porównaniu do roku 2012. I tak, proszę Państwa, w 2013 roku sprzedano alkoholu na naszym terenie. Ja mówię tylko to, co kupiono w naszych punktach sprzedaży alkoholu. Nie mówię o tym, co się kupuje. Nasi mieszkańcy kupują na zewnątrz przy okazji
pracy, poza miejscem zamieszkania. Wiemy, że w różnych punktach to jest kupowane, ale to co u nas? Sprzedano alkoholu za rok 2013 na kwotę 2 751 152 zł i 11 groszy. Dla porównania w 2012 roku sprzedano za kwotę 2 734 719 zł i 69 groszy, co tu wyraźnie wskazuje, że jest to wzrost. No jest tutaj wzrost wartości na środków przeznaczonych na alkohol. Jak to się kształtuje, jeżeli chodzi o poszczególne rodzaje alkoholi, dlatego że my badamy tutaj w komisji również alkoholowej, jaka jest tendencja, czy mieszkańcy wolą niskie wartości alkoholu, czy to przechodzi w kierunku wódki, jak to wygląda, bo wtedy wiadomo, że spożywa się alkohole, powiedzmy, mocne tak zwane, czy te wiąże się, aby spożywać bardziej piwo, czyli te alkohole, bo te napoje, które zawierają mniej alkoholu. I tak, w 2013 roku piwa sprzedano za kwotę 1 156 470 zł, a w 2012 roku za 1 103 039 zł. Wyraźnie tutaj jest wzrost na rzecz piwa w stosunku do roku 2012. Jeżeli chodzi o wino, sprzedano za 162 504 zł w 2013 roku, a w 2012 za kwotę 176 353 zł, czyli spadek, na rzecz piwa. Wódka jest tak. Za 1 432 184 zł w roku ubiegłym, a w 2012 roku 1 453 000, czyli wartość jest spadek, czyli powiedzmy, że z wódki się tutaj rezygnuje na rzecz piwa. No, ja słyszałem dzisiaj, że ogólnie jest spadek o 6% sprzedaży alkoholu wysokoprocentowych spowodowany zwiększeniem akcyzy. No więc właśnie, to jest tendencja też taka rynkowa, że jak właśnie wartość ceny alkoholu, przerzucają się ci, co spożywają, to na inny alkohol tańszy, o mniejsze zawartości. Mamy tu taki przegląd, w jakim to kierunku zmierza, czyli wnioski się same nasuwają. Proszę Państwa, nie będę tego komentował. Proszę do przemyślenia indywidualnego, jak to wygląda, proszę Państwa, z tej strony. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o członków komisji, działaliśmy w składzie 9-osobowym, ale na skutek nieszczęśliwego wypadku jedna osoba, pani tutaj Gałacz, pani lekarz, no niestety zmarła i po prostu mamy skład 8-osobowy. No dobrze, żeby w składzie komisji był lekarz, zobaczymy, kto się zgłosił, kto chce poprzeć, czy chciał podjąć taką pracę w tej komisji. Jeżeli chodzi o osoby, które, w stosunku do których komisja podjęła działania w zakresie leczenia uzależnienia, to w 2013 roku było ich 25 i w stosunku do wszystkich komisja podjęła działania, z tego 20 osób, w stosunku do 20 osób wystąpiła z wnioskiem o zobowiązanie do podjęcia leczenia konkretowego. Natomiast w stosunku do... ile to było ilość rodzin, w stosunku do której wchodzi członkowie innej komisji, to jest zdecydowanie przypadku, gdzie udzielono pomocy w ramach tak zwanych grup roboczych, z których wchodzili również tym rodzinom, z których również wchodzili członkowie innej komisji, rozwiązane problemem alkoholowym. Jeżeli chodzi o przemoc, to no proszę Państwa, ten problem zaczyna się tam, gdzie alkohol, zwykle przemoc. Chociaż nie wszystkie osoby zgłaszają tą sytuację, no może to też wynika z pewnej nieświadomości, z obaw od tych osób, które tą przemoc stosują. Wiadomo, że grożą tym osobom, które chcą zgłosić ich gdzieś tam na jakieś leczenie, ale takie osoby były tutaj, takie działania były. I 5 osób, które doznawały przemocy, albo też
5 osób, które tą przemoc w rodzinach stosowały. Więc proszę Państwa, to zjawisko zaczyna się nasilać i tutaj brak pracy i brak spożywania alkoholu powoduje, że jednak w tych rodzinach zaczynają się konflikty, a na tle konfliktów również występuje przemoc. W związku z tym, proszę Państwa, też tym się zajmujemy w ramach również takiego zespołu interdyscyplinarnego, który poszczególne takie sytuacje bada, działa taki zespół, u nas jest powołany, w skład którego również wchodzi przedstawiciel naszej komisji, tutaj pani Asia Kropna. Liczba kontroli, którą, proszę Państwa, mamy mieć, prowadzone były również kontrole punktów alkoholowych, 3 takie kontrole zostały przeprowadzone i skontrolowano 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Mieliśmy też takie szkolenie zrobione dla sprzedawców, które było, no forma taka była wybrana dosyć ciekawa, bo była to forma nie wołaliśmy na specjalne spotkanie, tylko szkolenie odbywało się w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych u danego sprzedawcy. Czyli po prostu, żeby już nie odrywać, bo tłumaczą się, że nie mają czasu i w tym czasie mają pracować, a nie być na szkolenia, więc zmieniliśmy formę szkolenia. Forma szkolenia odbywała się tutaj na miejscu, także nikt już nie miał powiedzieć, że nie ma czasu. Jeżeli chodzi o pozostałe działania, również komisja była tutaj, członkowie komisji byli szkoleni w zakresie uzupełniania wiedzy w przedmiocie przeciwdziałania alkoholizmowi. Jeżeli chodzi o naszą jeszcze działalność tutaj gminy, istnieje punkt konsultacyjny, w którym raz w tygodniu przyjmuje, no na zmianę. Teraz mamy problem, bo nie będzie lekarza, ale zwykle przyjmował lekarz, terapeuta, policjant i pedagog. Tam można było skorzystać z pomocy fachowej, gdzie członkowie tego zespołu dysponują adresami instytucji, organizacji, które taką pomoc też świadczą tym rodzinom, bo wiemy, że nie każdego, a i przepraszam, prawnik, jeszcze nie każdego stadia zna prawnika. W ramach tych dyżurów świadczymy również różne pomoc dla tych osób w postaci i prawnej. Nie każdy ma możliwość spotkania się z dzielnicowym, a tutaj w tym punkcie ten dzielnicowy dyżuruje, więc można mówić te problemy, które naprawdę trafią te rodziny, zasięgnąć porady fachowej. Jak mi się spotkać z tym dzielnicowym, bo ten dzielnicowy rzeczywiście tu ma gminę tutaj podobnie. Jeżeli chodzi o udzielone porady, to takich porad było, jeżeli chodzi o osoby z problemem alkoholowym, 25 takich porad. Jeżeli chodzi o dorosłym członkom rodzinnym z problemem alkoholowym, tym osobom współuzależnionym, proszę Państwa, bo te osoby no, też chętnie chcą skorzystać i poszerzyć swoją wiedzę, jakie prawa mają, gdzie mogą się zwracać i gdzie szukać pomocy. 35 porad takich wielokich. Jeżeli chodzi o działalność jeszcze w zakresie tych rodzin, to tutaj chcę powiedzieć, że ze środków finansowych w 2013 roku Ośrodek Pomocy Społecznej na rzecz pomocy rodzinom z problemem alkoholowym, mówię tu na rzecz rodzin, nie osób, które biją, tylko ich rodzin, pomocy na kwotę 7676 zł. Jeżeli chodzi o inne działania profilaktyczne, proszę Państwa, koncentrujemy się dosyć znacznie w zakresie, jeżeli chodzi o programy realizowane poprzez nasze szkoły, które chętnie uczestniczą w tych programach i na to poszło również kwota ponad 20 tysięcy złotych w 2013 roku wsparcia w zakresie działań związanych właśnie z tą problematyką, a realizowanych głównie przez szkoły nasze tutaj na terenie gminy. Chodzi o to, żeby u tych najmłodszych tutaj po prostu
dostarczy odpowiedniej wiedzy, ale też w formie ciekawej, w formie konkursów różnych, zachęcić ich do tego, aby oni wiedzieli o tym problemie jak najwięcej i mogli po prostu wcześniej tą sytuację u siebie w domu rozpoznać i wiedzieć, gdzie należy się tutaj zgłaszać o wszelką pomoc. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone z Głównego Programu Profilaktyki na zajęcia sportowe pozalekcyjne, to poszło na to ponad 33 tysiące złotych z tego tutaj naszego programu. Jak myślę Państwo zauważacie, że oprócz tych działań tylko nastawionych na osoby uzależnione, jak również na osoby współuzależnione, działamy również tutaj w kręgach tych młodzieżowych, czyli w kręgach młodzieży szkolnej, ich rodziców, nauczycieli, bo szkolimy też nauczycieli, o którym tutaj powiem przy profilaktyce związanej z przeciwdziałaniem narkomanii i wspomnę, że również nauczyciele, rodzice i uczniowie byli szkoleni z tego zakresu i sobie chwalili, że rzeczywiście te szkolenia dawają im bardzo dużo wiedzy na ten temat. Do tej pory nie wiedzieli o niektórych sprawach, w wyniku tych działań naszych po prostu dowiedzieli się i wiedzą, gdzie takiej pomocy szukać, co to jest w ogóle ten problem i na czym to wszystko polega, bo proszę Państwa, do boku się wiele mówi, a tak naprawdę sięgną do wiedzy takiej bardziej fachowej, niewielu się orientuje w tym problemie, jeżeli chodzi o wszystkie podstawy prawne, z czego można korzystać, gdzie się należy zwrócić, jakie prawa mi przysługują w przypadku przemocy, do kogo ma się zgłaszać, są tak zwane niebieskie kartki i tak dalej, gdzie to zgłasza się, kto to zakłada i w ogóle jak to ten system funkcjonuje. Chcę powiedzieć, że w ubiegłym roku za zezwolenia, które po prostu były wydane przez gminę, gmina zebrała 1628 złotych, takie przynajmniej środki były przeznaczone na realizację programu i 1500 złotych na realizację programu przeciwdziałania narkomanii. Współpracowaliśmy również z innymi organizacjami, które działają na rzecz tych środowisk właśnie dotkniętych tym problemem, więc chodzi tutaj o Klub Anatol, o takie stowarzyszenie, które organizuje ciągle w Olsztynie takie spotkania. Także nie tylko zamykamy się w obrębie naszych szkół, ale też próbujemy wyjść na zewnątrz. Proszę Państwa, to jest z mojej strony tyle. Jeżeli byłyby jakieś pytania bardziej szczegółowe, to tutaj Pani Adlasia Krotla, ponieważ sporządzała to sprawozdanie z materiałów źródłowych, może mieć nawet większą wiedzę ode mnie, może udzielić informacji. Jeżeli rzeczywiście macie Państwo jakieś pytania do nas, bardzo proszę. Bardzo proszę, czy jakieś pytania, uwagi? Bardzo proszę, prawny radny. Ja nie mam pytań, tylko chciałem wyrazić uznanie i zadowolenie mieszkańców Złochowic za pomoc w nauki gry, oczywiście finansowaną przez komisję. Jest to wielka sprawa. Orkiestra się rozwija. Pan Wójt potwierdził proszę wniosek. Widzieliście ostatnie festynie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejne sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. W ramach sprawozdania. Więc ja powiedziałem wyraźnie, że ja omawiałem program profilaktyki alkoholowej o tych działaniach różnego typu. One jakby wychodzą poza ten zakres działań profilaktycznych w zakresie problemu alkoholowego. One też są skierowane na osoby, które są w ogóle od czegoś uzależnione. My już dzisiaj mówimy o uzależnieniu od komputera, od internetu, od sprzedaży, od kupowania różnych rzeczy, do tych uzależnień. Jest sporo, bo ciągle mówimy o alkoholu, a te uzależnienia się zaczynają. Ten wachlarz uzależnień się poszerza. On nie tylko dotyczy alkoholu, narkomanii, ale wielu, wielu innych spraw. No i bardzo dobrze mówi Panie Sołtysie, że różne uzależnienia występują. No, powiedzmy, że to też są badane przez specjalistów. Także. Jeżeli chodzi o działania w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
to też, jak już powiedziałem, docieramy do rodziców i mamy taką zasadę, że klasy pierwsze, jeżeli chodzi o gimnazjum, zwykle klasy pierwsze i ich rodziców szkolimy, bo proszę Państwa, ta młodzież dociera do nas ze szkół podstawowych, to gimnazjum jest takim no, drugim szczeblem oświatowym, czyli o szczebel wyżej tej hierarchii oświatowej i pewne osoby myślą, że już są w szkole średniej, więc po prostu trzeba im uświadomić te wszystkie zagrożenia, które występują. Jest to zlepek też i w jednym miejscu są uczniowie z wszystkich tutaj naszych miejscowości, a wiemy, że to różne tam pomysły przychodzą w ogóle. W związku z tym również rodziców wyposażamy w pewną wiedzę, jak pewne rzeczy rozpoznawać i w odpowiednim czasie zareagować. Rodzic nie może pozostawić tego dziecka bez, powiem niektórzy, no to już są dzieci takie, że można tam im zaufać. Jaka jest zasada? Ufaj i sprawdzaj, nie? No, czyli zaufanie dla dziecka jest jakieś, ale od czasu do czasu trzeba to też sprawdzić. No, bo rodzic nie może powiedzieć, że ufam mu bez granic i nic mnie nie obchodzi, nie mam żadnego problemu, u niego ten problem nie wystąpi. Zdziwilibyście się Państwo, ci, którzy opowiadają o tym uzależnieniu, jak to się zaczęło, to oni po prostu tłumaczą i wyjaśniają, że się zaczęło zwykle niewinnie, od spróbowania, a później to już jest szło jak pyłek. Później zaczęły się już kradzieże, podbieranie z domu pieniędzy na zakup narkotyków czy alkoholu i tak dalej, a później to już kradzież na skalę taką, że za te przewinienia kradzieli do aresztu. Albo też jakieś były inne sprawy. W związku z tym, żeby tą naszą młodzież zawsze stracimy z pola widzenia, pójdą do szkół średnich, już na trafie klasy pierwszej wyposażyć tą wiedzę, żeby oni sobie zdawali sprawę, że jednak jest jeszcze jakaś odpowiedzialność za swoje działania. Mimo, że nie są jeszcze pełnoletni. Dziękuję bardzo. Kolejne interpelacje do pani radnych, które byłyby. Bardzo proszę. Sprawa bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa. Jeszcze uprzednie punkt sprawy bezpieczeństwa. Sprawa bezpieczeństwa. Tak. Nie ma. Wyrzucony w projekcie. To jest projekt postanowienia w programie już to nie było. Ja mam takie pytanie, ale nie udało mi się niestety jednocześnie posłuchać wójta i starostę, ale starosty też ten problem starają się zasygnalizować. Ja już od 4 lat tutaj pukam w kwestii chodnika na ulicy Kuźniczka. 4 lata temu on spełniał jeszcze, można powiedzieć, jakąś funkcję chodnika. Dziś, no, trudno już to nazwać chodnikiem, bo na odcinku tutaj od miejsca, w którym się wjeżdża na tę zabudowę do banku, jest już to droga polna. Już rośnie tam trawnik, od tej strony już zaraz stoją gałęzie, więc nie da się w ogóle z niego korzystać. Jak w takim tempie to pójdzie, to będzie to ścieżka leśna długo. Dlatego też no, apelowałbym po raz kolejny, bo jeżeli mówimy tu o jakichś kwestiach bezpieczeństwa, to mieszkańcy nie mogą z niego korzystać, po prostu idą z drogi. To jest raptem około 300 metrów. I nie wiem, być może w jakiejś kooperacji też ze starostwem porozmawiać i tą kwestię w jaki sposób rozwiązać, bo to jest takie odbijanie piłeczki od 4 lat, kto powinien ten chodnik zrobić, a jak mówię, no, przestał spełniać funkcję chodnika na chwilę obecną. I tutaj no, jest to taka kwestia paląca, bo mieszkańcy bardzo często poruszają ten problem, mówią, że tak wygląda wizytówka naszego Opatowa, bo faktycznie nie ma chodnika o tak złym stanie na terenie naszej gminy, a się twierdzi być może i powiatu, więc jest to fatalna wizytówka naszej gminy. Dziękuję. To jako wniosek. Ja myślę, że taki polowny chodnik jest tam przecież też na ogrodowie jeszcze nie odtworzony przez organizację. Ale tam jeszcze się da chodzić, tutaj jeszcze nie da chodzić. Więcej osób chodzi i trawa nie wygląda. Więcej osób chodzi i trawa nie wygląda. Tak, już mogę. Także, widzicie Państwo, to jest to, o czym kolega Wiera mówi, że najczęściej będziemy mówić o tym od momentu, jak wchodzą jednomandatówki, że wszystko najgorsze będzie koło nas, nie? A tak wybraliśmy o prawą wieś. No taka dygresja. Bardzo proszę kolego Słowicza.
Ja jeszcze bym tutaj pan poruszył temat chodników. Nie było nas tylko z Koporona sytuacja. Przeznaczyli cały budżet sołecki na ten chodnik, też jest około 500 metrów. Już nie nawet po tym chodniku nie chodzą, tylko po ulicy, bo po tym chodniku się nie da chodzić. Ani z wózkiem, ani z tego, jak jest deszcz, to po prostu się ustawia, a potem już rozstawili. Widzimy się jakieś, mówię, nawet koło mnie. To każdy kierownicę wniosku, tam może kiedyś skopać albo nie przyszedł, to się nie wiem. Znaczy, w tym kierunku nie zrobił, czyli pieniądze przekazali całym Słowackim. I przyszedł, gdyśmy do mieszkańcy się pytają, co dalej z tym będzie. Trudno odpowiedzieć, tak? Właśnie, dziękuję bardzo, bardzo. O, jeszcze jedna kwestia, mi się pojawiła. W sprawie tej rośliny, która no, ma ona no, coraz częściej, coraz więcej gniazd tej roślin się tutaj pojawia. A właśnie też ostatnio miałem sygnał od mieszkańca z Opatowa, że takie pierwsze plantacje tej rośliny są. Gdzie to ewentualnie odsyłać mieszkańców, jeżeli tak się pojawiają te gniazda, bo no, ona jest faktem bardzo niebezpieczna, prawda? Można się dość dotkliwie popatrzeć. I zaraz powiem, no, rowy przydrożne. No, akurat w przypadku tam chyba zwierzęca, dopiero tam jest dość sporo tego, przy czym to jest droga powiatowa, prawda? Więc oni powinni się są w małych Wanowicach i z małych Wanowic przerzuciło się już na Opatów. No to dużo tak, większa. I te akurat rosną przy wzdłuż rowów melioracyjnych, więc tutaj nie wiem do kogo trzeba rozwijać te rowy do tego. Więc ewentualnie do kogo odsyłać, gdy takie sygnały się pojawią. Jesteśmy w tamtym roku wyczuwani z strażakami zwierzęcami. Mają akurat taki strój do usuwania szerszeni, do napełnienia szczelności. Myślę, że to niewiele daje, bo tak naprawdę po domu skłonięcie z tej epoki, tak już nie wiem, jak popatrzę, że jak się to przetnie i praktycznie nic z tym nie robi, to już roślinie dorosłe robi się w górę, na następny rok rośnie jeszcze lepiej. Przycinamy, bo w zwierzęciu drugim była wycinka w tamtym roku. W tym roku też tu z panem komendantem którzy mówili, że taką akcję zrobimy, bo podobno lepiej to zrobić, jak jeszcze tam się nie rozkwitło za bardzo, tych nasion nie ma. Ale to nie gwarantuje skuteczności na rok przyszły. Nie, to jest chyba problem w ogóle, tak, w instytutu. Proszę? Tylko chemia jest to jeszcze jakaś silna i trudno też komuś na łosie, bo tam wielowy wyjaśnienie, każdy powinien utrzymywać skarby sam, nie? No, ale jak to już tam jest nieużytkowane, czy nie no na większości działek ponieważ ja mam świadomość tego, że to były teraz wybory, więc on się bardzo przydał, zwłaszcza niektórym opcjom politycznym tego, żeby panu sobie zawieszać pewne kwestie. Ale już pomijam tę kwestię. Znaczy to nie jest zgodne, że poradzimy siłami tej naszej brygady. Nie, no, jeżeli połapę pomóc potrzebna ludzi, mieszkańców wsi, to najbardziej przypuszczam, że znajdą się też tacy. Ale chodziło o to, żeby ustalić, czy po prostu... Zgłosimy się, bo tam okazuje się, że w okolicach tego słupa idą kable. Nie no, to już było sygnalizowane też przez starszych kolegów, że coś takiego istnieje. W związku z tym liczę na to, że jest jakiś... Indywidualnie, proszę. Zgłosimy się w momencie, kiedy przygotujemy tam projekt. Myślę, że nawet nie wiem, czy nam sprzęt będzie potrzebny, żeby ze słup po prostu wytargać do wody. Ale uda się to jeszcze w czasie tej kadencji? Czy... Myślę, że tak. Jeszcze jedno takie mam pytanie, ponieważ to wraca z powrotem kwestia tego znaku, który jest też na ulicy Zielonej, jest krzywy, jest notabene źle postawiony po stwitenie, niezgodnie z przepisami, bo powinien gdzie tam mimo wszystko troszeczkę wcześniej. Też jest ta kwestia, którą sygnalizowałem ostatnio. Bo to nie wiem, czy to jest jakoś takie miejsce, jest to takie miejsce, gdzie że nie wiem, same nieszczęścia się skupiają, no bo kwestia rogatki. Jak z tego, co już prasa donosi, niektórzy wiedzą, a myślę, że dobrze wiedzą, ponieważ też to sprawdzałem, to jednak mimo wszystko właściciel tam już jest teraz jeden. W związku z tym liczę na to, że pan wójt zrobi wszystko, żeby
żeby troszeczkę zmobilizować tych ludzi do tego, żeby posprzątali to. A przynajmniej to zagrożenie, bo nie ukrywam, że też dzisiaj bardzo liczyłem na ten punkt mówiący o bezpieczeństwie, bo trudno tam mówić o bezpieczeństwie, patrząc na ten budynek, który się niestety rozpada. Rozpada się na naszych oczach i już pomijam tam kwestię, czy ktoś stawia tam auto, ale tam jest bardzo często dość niebezpiecznie przechodzi. W związku z tym liczyłbym na to, że jakieś kroki takie spektakularne zostaną podjęte. Ja muszę od razu wyjaśnić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, będzie na przyszłej sesji ten punkt wprowadzimy, ponieważ no, problem wyszedł tutaj taki logistyczny, żeby nas tutaj objęliśmy od nie, nie jest wpisane też okrągowo właśnie w program kolejnej sesji, ale właśnie nawet logistycznie. Otwierdzi nam policja, że będzie przedstawiciel, co będziemy mogli to wprowadzić. Także żeby było jasne, o tym chodzi. Czy jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę, pan Gyda. Panie przewodniczący, panowie radni, ja tylko bardzo krótko, ale znowu o pieniążkach. No, wiemy, że kilka lat temu przyjęliśmy ustawę o odpłatności strażaków za udział w akcjach. W naszej gminie, dzięki Bogu, tych akcji jest bardzo mało i oczywiście myśmy się tak po cichu zrzekli tych pieniążków. Ale słuchajcie, sprawa jest bardzo ważna na temat szkoły. Ja powiem bardzo krótko, żeby nie zanudzać. W latach 60. podobnie chyba wyszło tu Olczyk Stary Dróg. Zdobyłem, że tak powiem, kwalifikację pierwszego stopnia. W latach 70. drugiego. W latach 80. byłem na 3-tygodniowym kursie, oczywiście skoszarowanym w Częstochowie w ośrodku. Mam oczywiście prawie naczelnika. I na dzień dzisiejszy jestem wyszkolony. Myśmy też nie. No bo słuchajcie, bo czym rzecz, że szkolenie obowiązuje tego strażaka przez 7 lat. Później są przepisy, szkoda, że wyszedł pan z Urzędu Katowego, ale te przepisy my o tym sygnalizujemy. I do oczywiście prezesa Pawlaka i poszedł. Jest to bardzo wysoki problem. I ten problem wraca. Ten problem wraca, a głównie teraz, słuchajcie, padł już temat w Barańczowie. Nie wiem jak w innych jednostkach, ale my musimy wyszkolić młodych ludzi. Młodzi ludzie są to znaczy bezrobotni, studenci czy uczniowie. I w związku z tym, chociaż symbolicznie, musimy się przymierzyć, żeby w tej godzinie ich zrekompensować. Dla przybliżenia radnych, którzy się tematu nie znają, ja tu podam może oczywiście skrzyżowane wycinki ze strażaka. Słuchajcie, są to dosyć pokaźne kwoty. My w naszej gminie może to rozwiążemy inaczej, ale problem jest wielki problem. No bo z pani słuchajcie, oddelekuje się człowieka na 3-4 dni bez kosztów dojazdu, wyszukiwań. I ta kompensata sądzę, że chociaż symboliczna, ale by się należała, bo z uwagi na to, że ludzie się przestaną szkolić. Kończąc już, ma również problem z tym nasz inspektor Laski. On musi stworzyć tak zwaną drużynę obrony cywilnej. Ma ludzi niewyszkolonych, a próby jedno z drugim powiązać i oczywiście tę sytuację by się moim zdaniem jedno przy drugim. Proszę bardzo. Myślę, że tutaj to sprawa jest do pięcia i dziękuję za sygnał. Proszę jeszcze tutaj kolega radny Grzeliński, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, kiedy wprowadzimy opłatę radiacyjną na miejscowości Łopatowie? W tym roku. Żeby nie było za późno, że to nie było. To jest 3 lata, ale dodatkowe przyłącza, do których dorabiamy dokumentację. Także jednym pociągnięciem rzeczownawcy będzie wszystkie te przyłącza. Także za niedługo już będzie maszyna, że tak powiem, w ruchu, bo rzeczownawcy wyjdą w teren i zaczną po prostu szacować. Dziękuję bardzo. To jest tą wysokość głos, a ja bardzo proszę. Na temat tych szkoleń. Cóż z tego, że szkolimy tych ludzi, wydawamy pieniądze, ale jednostki nie posiadają butli tlenowych, ubrań specjalnych, podstawowych takich, co powinny mieć do tego. I cóż z tego, że oni zostaną przeszkoleni, pójdą tam pieniądze na to, a do akcji nie potrafił jechać, bo zabrania im
przepis, że ubrań nie ma, że butli nie ma, że ten, a jednostki nie stać na to, żeby takie kupili. A tam przepuszczają przez komory, przez to, że to ma być. A cóż z tego, że wiem. Wziąć po prostu, są jednostki w systemie gaśniczym, takie jednostki doposażyć, bo cóż z tego, że u nas takich zagrożeń nie ma, żeby te jednostki mogły wszystkie być takim dużym kosztem wyposażone w takie, urządzenia i nie stanie się. Nigdy. Tylko takie jednostki po prostu, ja uważam, że doposażyć do akcji takich żywiołowych, jak z jakiś po prostu żywioł i do pomocy jakichś tych. Ale jak weźmiemy wszystkie jednostki, zaczniemy wyposażać to, co oni żądają na szkoleniach, to nas nigdy nie będzie stać na to. I cóż z tego, że wyszkolimy ludzi, a zatem może do tego dojdzie, że ten sprzęt kupimy, to zaś wyjdzie okres szkolenia i to się po prostu zamyka. I to jest takie, po prostu ja uważam, że to jest takie trochę nie zarabione. Myślę, że dłuższa jest dyskusja na te tematy pożarnic, ochrony przeciwpożarowej w naszej gminie. Bardzo proszę, myślę, że podejmiemy ten temat w najbliższym czasie. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym momencie? Dziękuję bardzo. Wobec tego przechodzimy do bloku uchwał i może jako pierwsze przyjęlibyśmy sprawozdanie z realizacji innego programu profilaktyki rozwiązywania programu alkoholowego w gminie za rok 2013. Pan skarbnik, kto jest za przyjęciem sprawozdania? Pan sekretarz, tak, pokrywa. I kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2013? Kto jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i przechodząc już do uchwał. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2014. Bardzo proszę pana skarbnika. Bardzo proszę. W tej uchwale dzisiaj są praktycznie dwie zmiany. Paragrafów jest więcej, ale dotyczą dwóch zmian. Pierwsza wynika z aneksu, jaki został podpisany ostatnio. Dokładnie 22 maja w Katowicach podpisaliśmy aneks do realizowanego zadania, które się nazywa uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Małym oraz modernizację ujęcia wody w Wilkowiecku wraz z infrastrukturą wodociągową. To już kwota dofinansowania na podstawie aneksu, który podpisaliśmy, wynosi 1 446 547 zł i stanowi ona 75% kosztów kwalifikowalnych dla tego złączonego zadania. Myśmy dotychczas mieli tutaj kwotę znacznie wyższą i w związku z tym będziemy to zadanie korygować dokładnie w dół o 1 127 558 zł. Może tylko nadmienić, że pierwotna kwota zadania wynikająca z pierwszej umowy, jaką podpisaliśmy z Urzędem Marszałkowskim, to kwota 4 216 612 zł. Natomiast po przetargach wielkość zadania osiągnęła, to znaczy tego wspólnego, prawda? Bo to zadanie Wilkowiecko, stacja plus kanalizacja Mały jest jako jedno i mówi o koszcie wspólnym. Kwota wynikająca z podpisanego aneksu po oczywiście przetargach to 2 372 337 zł. Także tutaj o kwotę, którą tutaj przedstawiłem, która jest wymieniona w uchwale, będziemy zmniejszali dochody z tytułu środków, które mamy pozyskać z programu rozwoju obszarów wiejskich oraz będziemy o tą samą wielkość zmniejszali wydatki.
Tutaj to zadanie będzie jeszcze, jeszcze jedno zmniejszenie będzie realizowane, ale to już na przyszłej sesji. Będzie to wynikało bezpośrednio z faktu, że najprawdopodobniej nie uzyskamy dochodu z tytułu prefinansowania w tym roku. Dlatego, że od 1 października do 31 października ma być złożone rozliczenie w Urzędzie Marszałkowskim. Zakładam, że zadanie będzie zrealizowane zgodnie z terminem. I później Urząd Marszałkowski ma swoje 90 dni na niejako sprawdzenie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj się zaczynają schody, bo przerabiamy to teraz przy kanalizacji opatowskiej. Właśnie kwotę, którą wzięliśmy, kwotę pożyczki, którą wzięliśmy na prefinansowanie, się okazuje, że jutro musimy jechać korygować i to rozwiązać. Bo się okazuje, że Urząd Marszałkowski jeszcze nie rozliczył tego zadania. Wciąż są jakieś sprawy do wyjaśnienia i tak dalej, i tak dalej. Także też wcześniej podpisując umowę z bankiem nie zawarliśmy jakiegoś tam przeniesienia terminu, dlatego że było to czytelne, że w ciągu 7 miesięcy na pewno to zadanie się rozliczy. No niestety tak się nie stało i my wciąż nie wiadomo. No myślę, że 3 miesiące, o jakie teraz chcemy tą umowę przedłużyć, będzie terminem wystarczającym. Ale to dalszy ciąg na następnej kwestii. Następną pozycją, jaka występuje tutaj w tej uchwale, jest kwota 22 tysiące złotych, o jaką chcemy zwiększyć kwotę pożyczek udzielanych na zewnątrz. Tutaj ta sprawa była już chyba wcześniej omawiana, pilotował ją Mirek Szewczuk, dlatego że no nie ma go dzisiaj, ale przypomnę tylko, że chodzi o niejako pożyczenie kwoty na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych przez parafię Wilkowiecką. Podobnie jak robiliśmy to ostatnio na Iwanowicz Duży dla jednostki OSP. Tutaj kwota 22 tysiące to jest ta, która już wynika z umowy podpisanej bezpośrednio z Urzędem Marszałkowskim i parafią. I po rozliczeniu zadania oczywiście parafia zwraca nam udzieloną pożyczkę. Także w związku z tym ustala się tą górną kwotę pożyczek z budżetu gminy, czyli tutaj będzie, bo na ten moment jest 15 tysięcy, to co było udzielone i komisarzem, i dojdzie 22 tysiące, czyli kwota 37 tysięcy jest tą górną, jaka wynika z tej właśnie uchwały. I następny następny paragraf mówi o upoważnieniu dla wójta do realizowania tej pożyczki, czyli już bezpośrednio na podstawie umowy między parafią a wójtem. Tyle jeżeli chodzi o zmiany. Czy byłyby jakieś zapytania? Bardzo proszę. Obecnie proszę. Uchwała Rady Gminy Opatów z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok. Paragraf pierwszy. Do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany wynikające z aneksu podpisanego z samorządem województwa śląskiego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w Iwanowicach Małych oraz modernizację ujęcia wody w Wilkowiecku wraz z infrastrukturą wodociągową. Zmniejszyć dochody. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. W pozycji dochody majątkowe. Środki z Unii Europejskiej pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i zmniejszenie o kwotę 1 124 558 zł. Zmniejszyć wydatki. Również dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo. Rozdział 010-10. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki majątkowe,
I tutaj jeszcze taki dodatkowy zapis, że są to zadania, są to środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3. I właśnie chodzi, z tego zapisu wynika, że chodzi o środki z Unii Europejskiej. I tutaj również kwota zmniejszenia po stronie wydatków 1 124 550 zł. Paragraf 2. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek z budżetu gminy w roku budżetowym 2014 do wysokości 37 tysięcy zł. Paragraf 3. W uchwale nr 177 na 48 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu na 2014 rok. W paragrafie 12 ustęp 4 kwoty 15 tysięcy zł zastępuje się kwotą 37 tysięcy zł. Ten zapis odnośnie paragrafu 12 dotyczy upoważnienia dla wójta do dysponowania właśnie tam kwotą. Paragraf 4. Wprowadza się następujące zmiany w budżecie. Zwiększyć dochody. To już jest paragraf dotyczący rozchodów. Paragraf 991. Udzielone pożyczki i kredyty. Kwota 22 tysiące zł. Zwiększyć przychody. Paragraf 951. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych. Kwota 22 tysiące zł. To już jest tak tylko nadmienię, że przychód pochodzący z rozliczenia, czyli z spłaty realizowanej na rzecz gminy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały podjęte przez wójtowi gminy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem objęcia. To jest za przyjęcie uchwały w sprawie uchwalonej przez pana przewodnicząca, który jest za. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, kolejna uchwała. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu przez gminę Opatów. Pan wójt przedstawił. Tak, myślę, że tu chyba więcej nie da się dopowiedzieć. 700 zł do końca roku. Czyli pozwolę sobie podać. Uchwała Rady Gminy Opatów 11 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu przez gminę Opatów. Na podstawie następuje podstawa prawna. Uchwala się to następnie. Paragraf 1. Udziela się z budżetu gminy Opatów na rok 2014 pomocy finansowej powiatowi kłobuckiemu z przeznaczeniem na finansowanie kosztów usługi systemu leśnego, ostrzegającego mieszkańców powiatu przed zdarzeniami o charakterze kryzysowym zwanego systemem SOS. Paragraf 2. Pomoc finansowa, o której mowa w punkcie pierwszym, zostanie udzielona w formie dotacji finansowej w wysokości 700 zł. Paragraf 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady do udzielenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy powiatem a gminą do zawarcia umowy, które upoważnia się wójta gminy Opatów. Paragraf 4. Wykonanie uchwały się wójta gminy Opatów. Paragraf 5. Uchwała w podjęciu decyzji podjęcia. Kto jest za przyjęcie uchwały w takim kształcie? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała, proszę państwa. Tu jest właściwie dwie powiązane z uchwały w sprawie programu pracy z osobami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności. Gdyby kilka zdań pan sekretarz był uprzejmy za temat tych bardzo proszę. Proszę państwa, to nasze działanie dzisiejsze, to porządku obrad spowodowane jest wyraźnie działaniem nadzoru wojewody, który uznał, że wszystkie uchwały dotyczące programu opieki nad zwierzętami w oparciu o orzeczenia sądów nie są prawe miejscowe. W związku z tym zasugerowano, aby zmienić tą uchwałę i po prostu nie ogłaszać jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Jest to wtedy typowo normalna w zasadzie, jak powiedział w cudzysłowie, uchwała podejmowana tak, jak podejmujemy wszystkie inne uchwały. Czyli w wyniku tego działania wojewody
myśmy raz, że zaproponowali zmianę, uchylenie poprzedniej uchwały. I tu uchwała jest w zakresie uchylenia, ale ponieważ uchwała poprzednia, która zatwierdza ten program, program ochrony zwierząt, zapobiegania bezdomności zwierząt, była publikowana, to ta zmiana również musi być, po uchyleniu tej uchwały, również musi być opublikowana. Kolejna uchwała jest już, jej treść zawiera również program w załączniku, ale odpowiednio też ten program jest poprawiony na zasadzie sugestii i sprawdzenia przez nadzór wojewody. Na podstawie różnych programów przesłanych przez gminy zasugerowano nam, że tam pewne zapisy trzeba je zmienić. Ponownie został on zaopiniowany przez wszystkie te organizacje, które działają na rzecz zwierząt, również przez koła łowieckie. Uzyskał on pozytywne opinie z wszystkich tych gremiów i ochrona i stanowisko dla zwierząt. Dlatego też pozwoliliśmy po sobie w ten sposób, że zaprezentować to również ten program i dzisiaj poddać pod obrady i do zatwierdzenia, czyli zasada jest po prostu taka, że od tej pory, zresztą w stosunku do innych gmin, wszczęto nawet postępowania nadzorcze, jeżeli gmina się upiera i staje przy swoim, to wojewoda wszczyna postępowania, uznając te orzeczenia sądowe, że nie jest to prawo miejscowe. I na tej podstawie te dzisiejsze działania, czy te uchwały się znalazły w porządku obrad dzisiejszej sesji. Bardzo proszę Pani Prawnik. Chcę tylko jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, że najbliżej się tutaj wygląda sytuacja, o której mówię przed domem, ale mamy też przypadki, gdzie gminy nie zgodziły się z decyzją wojewody i zaskarżyły sprawę do sądu, chociażby przykładem jest gmina Kłobuc, więc no nie wiem, jaki będzie efekt tej sprawy, z tym, że właśnie tutaj wojewoda się powołał na określone orzeczenia sądu. Z kolei ostatnie orzeczenia sądu są właśnie za tym, za taką interpretacją, aby ten program ochrony zwierząt przed bezdomnością traktować jako prawo miejscowe. Tak, i tak jesteśmy w poczasku. Z tym, że żeby właśnie tak jak sekretarz powiedział, gdybyśmy dzisiaj tego nie zrobili, czyli nie zasugerowali Państwu, żeby uchylić tą pierwszą uchwały, no to ona by funkcjonowała do pewnego czasu. Wtedy by sprawa trafiła do sądu, bo wtedy już wojewoda występuje do sądu, bo oni mają miesiąc czasu. Wojewoda ma miesiąc czasu na podjęcie decyzji, ponieważ no, tego nie robi w ciągu miesiąca, musiałby skarżyć gminę do sądu, ale jednocześnie była taka sugestia, żeby w własnym zakresie to zmienić. No my to tylko proponujemy, prosimy Państwa no, o taką decyzję. Z tym, że jak mówię, no, w przyszłości może być tak, że my będziemy musieli znów tą nową uchwałę zmienić, ponieważ stanowisko, proszę Państwa, nadzoru zmieniło się w ciągu roku. Bo w tamtym roku mieliśmy to jako prawo miejscowe, więc no, tak mówię, taki znak zapytania dajemy. No ale tutaj, żeby ten program funkcjonował, ponieważ... Nauczymy się go na pamięć, będziemy szybko. Nie, ale nie, no, znaczy wojewoda stwierdził, to jest akt kierownictwa wewnętrznego do nas. Ale nie, to nie jest tylko do nas, bo to jest tylko również program dla całej gminy. Dlatego no, tutaj jest taka sugestia, że była sugestia, żeby to tak naprawdę pobrać. Państwa, generalnie no cóż... Wszystko na ten temat. Praktycznie tutaj ani nic z tego tej naszej roboty dla tych zwierząt się nie zmieni, ani nie polepszy. Natomiast no, zróbmy krok, żebyśmy nie mieli zarzutów jakichś, że działamy bezprawnie czy poza prawem w tych działaniach. Myślę, że nic tylko poddać to pod głosowanie, proszę Państwa, ponieważ bardzo proszę. Uchwała Rady Gminy Opatów 11 czerwca 2014 roku w sprawie wykonania uchwały nr 191 2014 Rady Gminy Opatów dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014. Na podstawie następujących ustawa prawna Rada Gminy uchwala w następujący sposób. Uchyla się uchwałę nr 191-51 przez 2014 Rady Gminy Opatów dotyczącej przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w roku 2014. Paragraf drugi.
Tego na nie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym Wojewódzkiego 18. Kto jest za przyjęciem uchwały w takim kształcie? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, następna uchwała. Uchwała Rady Gminy. Uchwała z 11 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatów w roku 2014. Na podstawie następujące ustawodawna Rada Gminy Opatów uchwała następuje paragraf 1. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opatów w roku 2014, stanowiący załącznik do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Opatów. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie. Kto jest za przyjęciem uchwały w takim przypadku? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna uchwała. Też wójt wspominał o przystąpieniu gminy do realizacji programu konkursowego Szkoły Przyszłości. Myślę, że też czy jakieś pytania byłyby. Wobec tego pozwolę sobie poddać przy głosowaniu. Uchwała Rady Gminy Opatów z 11 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu konkursowego z tytułem Szkoły Przyszłości w Gminie Opatów w ramach programu operacyjnego na Piałów. Na podstawie osobie podstawa prawna Rada Gminy Opatów uchwała w paragraf 1. Gmina Opatów przystępuje do realizacji projektu konkursowego realizowanego w ramach projektu nr 9 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych lub po uprawnieniu dostępu do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych. Paragraf 2. Projekt realizowany będzie od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2019 roku. Paragraf 3. Wykonanie uchwały przewodniczącej gminy. Paragraf 4. Uchwała w życie. Wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto jest za przyjęciem uchwały? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna uchwała, o której mówił Pan Wójt. W sprawie przystąpienia do urządzenia miejsca budżetu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenu miejscowości Maleńczyk w gminie Opatów. Czy jakieś pytania? Wobec tego pozwolę sobie podać głosu. Uchwała Rady Gminy Opatów z 13 czerwca 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu miejscowości Maleńczyk w gminie Opatów. Podstawa prawna. Rada Gminy Opatów uchwała paragraf 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Maleńczyk w gminie Opatów. Paragraf 2. Obszar objęty sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony w miejscowości Maleńczyk w gminie Opatów w granicach wyznaczonych na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 do 1000 stanowiącej załącznik graficzny na niniejszej dyskusji. Paragraf 2. Wykonanie uchwały wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z gminy. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kolejna uchwała usunięta programu. Wobec tego przechodzimy do punktu 9. Odpowiedzi na interpelację zapytania radnych. Chcę odpowiedzieć, czy były na bieżąco do pytań, które były zadane. Wnioski tutaj pana Chmielnickiego, pana Wiszczyka, pana Władysława. Najpierw jako wnioski w ogóle do budżetu. My to spróbujemy oszacować koszty tych chodników, szczególnie, bo to jest takiego znaczące, ale wiadomo, że to wszystko rozbije się po roczku. No, mamy odbyć tą rozmowę z zarządem, mamy z panem przewodniczącym, zarządem powiatu. Zgłosimy, jednak jest to ingerencja do gminy w zadanie własne powiatu. Bo nawet tutaj ten chodnik w Opatowie to nie można podciągnąć za bardzo wodociąg, bo on był po drugiej stronie ulicy i kanalizacja. Także no, ciężko tutaj wziąć na barki bez konsekwencji, po prostu wydatek na nie swoje zadanie i to takie, które tam jakby trochę kosztowało. Natomiast tam jest w tym punkcie też zawarta sprawa regulacji. Tak, tak, on w sprawach bieżących. W sprawach bieżących. Tak, myślę, że możemy śmiało przejść do tych swoich.
wcześniejsze wystąpienie na tym określiłem problem. Przypomnę tylko, że 28 stycznia komisja już się zapoznawała z tym wnioskiem właściciela, czyli pana Pawła Olszewskiego. Tam był ustalony, czy komisja ustaliła, że tam było 25 zł za metr kwadratowy, jak gdyby takie upoważnienie do negocjowania. Jeszcze nie wiem w zasadzie o jaki zakres dokładnie chodzi, bo problem, i tu dlatego proszę o tą komisję i taki wyjazd, że problem dotyczy trójkąta wyjazdowego tam na skrzyżowaniu ulic Łąkowej i Jekonowej. I można go rozwiązać tak, że żeby za bardzo nie naruszać własności tegoż rolnika, bo można poprawić wyjazd na drogę Jekonową w ulicy Łąkowej poprzez kawałek, który my tu szacujemy na około 100 metrów kwadratowych. Jeżeli by trzeba zaprowadzić takie porządne parametry ulicy Łąkowej, bo ona tam w niektórych miejscach poza już mieszkań liniową tą strefą, to ma słynne wymaganie lamy, piesakie. Czy gdyby więcej, to w grę wchodzi około 5 arów tego podzielić i jak gdyby wykupu, czy wykupu, bo tego darowizny domowy nie ma. Także... No dlaczego nie? No, no to się panu mieszkańców. Znaczy my to negocjowali sami, że tak powiem, urzędnicy. Może zrobilibyśmy coś takiego, że tu z przewodniczącym komisji ustalimy termin, pana Olszewskiego powiadomimy, żeby naprawdę się przyjrzeć i rzetelnie do tego podejść. Tu nie chodzi o to, żeby kogoś, nie wiem, oszukać, czy na siłę zrobić. Ten bałagan się wziął, to wejście w teren drogi, bo ta Łąkowa jest w jego łące. Ale to wynikało nie ze złej woli gminy, czy kogokolwiek wcześniej, tylko po prostu tak było od zawsze. Natomiast teraz po dokładnych mapach cyfrowych okazuje się, że to jest tylko ten przypadek, gdzie są przesunięcia granic, które kiedyś się wydawały granicami nieruszalnymi i prawdziwymi. W związku z tym najlepiej będzie chyba tak to zrobić, że ustalimy termin, pana Olszewskiego powiadomimy, no może w większej liczbie osób uda się tam argument społeczny, że tak powiem, wydostać na wierzch i dojść do jakiejś rozsądnej ceny. W sumie przy tym areale to nie są takie pieniądze, które by tu budżet nie zrujnowały, tylko że jak się to zacznie, że tak powiem, rozszerzać i jak się to ma w stosunku do tych, którzy wcześniej albo za dużo mniejsze pieniądze, bo 10-krotnie mniejsze pieniądze, albo za darmo przekazywali terenie, a tutaj robimy taki prezent ze 100 arów, no kilkadziesiąt tysięcy złotych by to kosztowało. No to jest trochę problem, no bo oprócz tego jeszcze są koszty podziału rewizyjnego, koszty notariusza, koszty tam ewentualnie zmian księgę i innego rozwyczaju, przynajmniej na pół, a jak nie, to strona nabywająca to podnosi w tym momencie. Przygotowaliśmy jeszcze kilka, bo w takim przypadku dla tej regulacji, bo tam też jest problem podobny na ulicy, zawsze mylę tych poetów, ale tutaj od Lewiatana w dół, to jest droga Mickiewicza, czy Słowackiego, nie wiem. Pod Lewiatanem w dół, droga, również pas drogi tej wyasfaltowanej jest w działce starostwa i starostwo tak trochę nas poucza, że mamy sobie tutaj zrobić porządek, bo to przylega Mickiewicza, że przylega to znaczy wchodzimy w działkę starostwa, to też wyszło przy tej osłabionej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, że kiedyś nie podlegało do dyskusji te granice, tam się okazuje, że też są około metra wejścia już wyasfaltowano na strefę. Także między innymi o tym też będziemy mówić ze starostwem, bo w końcu interes jest obu stron. Zawsze, jeżeli się ustala granice działki, to korzystają dwie strony, bo najczęściej się graniczy po sąsiada, więc trzeba tylko gmina naregulować zawsze swoje nieruchomości, a przy okazji odtwarza granice zadane, pokazuje te granice sąsiadom obok. Jesteśmy takim samym podmiotem w obrocie tym prawnym, takim samym właścicielem, co każdy inny. Przynajmniej tutaj jakaś dobra wola obu stron i dogadanie się, czy to trzeba już, czy to trzeba później, czy to trzeba na pół kosztu, czy w jakichś tam proporcjach. No wiadomo,
Jest tych przypadków mnóstwo, zresztą tu sami wiemy, widzieliśmy Wiśleśną, widzieliśmy w Opatowie granicę, w Gierzyńcu zasiedzenia różne. Także te przypadki i tych regulacji czeka nam jeszcze mnóstwo. Także tu, tak gdyby się tu po cichu mówili, że z panem przewodniczącym, panem Wiśleśną, tam należy ustalimy termin takiej komisji, że jeszcze przed Bożym ciałem, czy już po. I żeby spróbować dojść do jakiegoś ustalenia, no bo my stoimy na swoim twardym, no takim jak tu ta opinia komisji była, to jest maksimum te 25%, jeszcze według nas za dużo, a no właściciel no żąda podtrzymuje swoje propozycje na nie 100% zwiększenie, żeby ceny dać. Jeszcze takich ze spraw bieżących dwie rzeczy powiedzieć, że mamy decyzję Wojewódzkiego Funduszu o umorzeniu pierwszej części POMY tego etapu na kwotę ponad 540 tysięcy złotych. Z tym, że to umorzenie jest warunkowe, dlatego że tą kwotę musimy w najbliższych latach rozliczyć w inwestycjach ekologicznych typu kanalizacja. Dlatego tutaj tak z całą mocą będziemy naciskali na budowa teraz kanalizacji w Iwanowicach małych, to będzie następną cenę trzeba robić kanalizację w Iwanowicach dużych, bo te następne etapy pole trzeba też będzie udowodnić, że środki umorzone poszły na, zostały przekazane na inwestycje ekologiczne. Jeżeli tego nie zrobimy, to w odpowiednim czasie to nam przepadło. I jeszcze taka informacja o gatunku rozrywkowych. Praktycznie teraz od połowy maja to odbywają się festyny weekendy. 31 maja i 1 czerwca takowy był przy szkole, był już tradycyjnie walęczowy. Tydzień temu, czy w tą niedzielę, teraz biegi, biegać każdy może i festyn szkolny organizowany przez szkołę w Zwierzyńcu. Teraz 14 w sobotę mamy teraz mamy festyn szkolny i mistrzostwa gminy drogi Łopik Iwanowica Dużych, początek o 14, uszczególnie jeżeli ktoś chodzi o kijkach, ma znajomych, którzy chodzą, zapraszamy, bo na razie tych zapisów jest mało i mam nadzieję, że w dniu zawodów te zapisy się trochę zwiększą. A jest o co, bo nagrody są dość intratne, a każdy z uczestników coś tam zawsze dostanie. Jest to taka, myślę, dość pożyteczna forma wysiłku trochę innego niż normalna praca, służąca bardziej zdrowiu, także pogoda raczej się nie zmieni, to znaczy może coś tam mogę zmieniać. No i dożynki, bo tu trochę zamieszania ktoś tam wprowadził, nie wiem czemu, dożynki są w Iwanowicach Małych, 24 sierpnia, także nic się nie zmienia. Już tutaj narady sztabu organizacyjnego trwają, to jest wykorzystanie szkoły, bo ta dożynka sierpca szkoła też będzie produkowała, jeżeli chodzi o pomoc w organizacji. Nie i przegląd orkiestru dzisiaj 22 czerwca na stadionie sportowym w Przystani. U nas tradycyjnie będzie 1:1 dla orkiestra Błochowicka. No szkoda, że jeszcze na starych trąbkach. Ale coraz bardziej się tam pokazują, one coraz bardziej o nich słychać i widać. I cieszy, że spora grupa młodzieży, i to młodzieży z wieku podstawówkowym, korzysta. No miejmy nadzieję, że na tej bazie doczekamy się w końcu takiej orkiestry, która trochę tam powalczy w czołówce. Prosimy po 12 pola. No bo jest trochę czasu, zanim ucieknął. Jeszcze sukces, że to jest stawa na temu, kiedy wybudowała i pan Marice, że zrobiliśmy. I pan Marice zapotkaliśmy. To już tam sukces odniosła, bo miała najwięcej głosów zabrane. Proszę Państwa, w sprawach bieżących jeszcze są tutaj moje pisma, które ja bym prosił, żeby się zajęły właściwe komisje i ta komisja Miałosów wpłynęło tutaj pismo do Śląskiego Stowarzyszenia Pomocy Oporu Osobom Niepełnosprawnym Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wielkowicach.
jeżeli też chodzi o pomoc na ruchu samochodu. Bardzo bym prosił, żeby pochylić się nad tym. Jest też wniosek tutaj rodziców dziecka niepełnosprawnego. Chodzi o zabiegi psychoterapii, finansowanie również. Prosiłbym, żeby Komisja Finansów się zajęła tym. Jest tutaj również wniosek, o nim żeśmy już wspominali Państwa, pilarzów. Tam chodzi o regulację drogi i pomoc w tej rozwiązaniu problemu zwierzyńcu. To poprosiłbym, jak będzie komisja właściwa do spraw infrastruktury, żeby też pochylić się nad tym wnioskami. Bardzo proszę właściwe komisje, żeby się zajęły. Takich spraw bieżących, organizacyjnych, mało formalnych. Bardzo bym prosił o to, żeby po 4 zł się tutaj zrzucić. Chodzi o to radny oczywiście. Chodzi o to, żeby tutaj oddać pani Asi pieniążki, które były założone na zamówione przed panią doktor. Także tutaj ta formalność prosiłbym, żeby to właśnie się załatwić. Jeszcze jakieś sprawy formalne, które były bardzo pan Rojszy. Jeszcze w jednej kwestii uwagi na to, że takie wrażenie, że wszystko jest bardzo źle. Chciałem udzielić się z Państwem jeszcze jedną informacją, a mianowicie ostatnim czasem z uwagi na to, że podejmowane były pewne działania na terenie naszej wioski, na terenie Świętokowice. Chciałem podziękować tutaj przed Panem Wójtem i przed Państwem, Panu Popędzie i Pani Bebu za okazaną życzliwość i również przyspieszenie tego sprawy, także ci Państwo zrobili bardzo dużo, żeby te pewne kwestie mogły potoczyć tak, jak się powinny. Także chciałbym, żeby to było przekazać. Ja Panu Przewodniczącemu prosił, bo tu jest nowy program 24 komisji. Połączony 13, ale Panie Wójcie, 24 są ćwiczenia obronne całego powiatu, zakazane przez wojewodę. Musi Pan mówić sztab ze sobą, stary dyżur, są to rzeczy, które Pani oddeleguje do komisji. I w związku z tym bym prosił o przesunięcie jak i pasto. To nie ma problemu. Połączone komisje, kiedy mam posiedzenie? Pan ma dużo zadań obronnych. Tak. A zamiast dniu, to jest porządek. Ale w tym samym dniu, kolego Józefie, czy zmienić w ogóle datę? Nie, to ćwiczenia obronne zatwierdzone przez starostę i moje domy na całą dzieci. Wszystkie gminy ćwiczą. Ale o której się skończą? Wystarczy z tego czasu po 15? Tak, może być. Ale to może przesuniemy na sama data tylko minęła, tak? Nie, proszę o wyjście. 15.24, czy na przykład zmienić? Nie, nie, tak zostanie na 15. No, czyli godzina 15. Nie, jest 24, godzina 15. 15.24. Czyli jeszcze jakieś wnioski, uwagi? Proszę Państwa, wobec tego jeszcze raz proszę o dopięcie tej sprawy, tej składki i wobec wykonywania programu pozwolę sobie na końcu do życia sesję Sejmu Rady Jedynowatowie. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you.